Założę się, że nikt nie spodziewałby się, że Kruszwil o godzinie 21.17 zrobi live'a, ponieważ zawsze zapowiadamy, że jest to godzina 21.30, a dzisiaj co? 13 minutek wcześniej, drodzy Państwo, także teraz zobaczymy, kto ma dzwoneczek na tym kanale, tak właściwie, bo zawsze mnie to interesowało, ile osób, znaczy wiem, ile jest dzwoneczków na kanale ogólnie, ale ile osób rzeczywiście z tych dzwoneczków korzysta. Także widzimy, że już nasz live jest i witamy Cię, Marcel Andrzejewski, Agnieszka Zapalska, Tymix, Tio Bror, Klaudia Hejka, Matisek, Roniczy Team, Marcel Flis, Batero, Roszlino, że i tak dalej, nie mam pomysłu, Arek Kruk, Dawid Olwik, Lorysolin, i tak dalej, już się dosyć sporo was tutaj, drodzy Państwo, nazbierało i widać, że jednak te dzwoneczki działają, także warto zostawić, znaczy po co ja wam to mówię, jak wy macie dzwoneczki wszyscy? W tytule nie ma błędu? Nie, nie ma błędu w tytule, ponieważ dzisiaj mamy minutę za 10. No właśnie wydawało mi się, że ustawiałeś, że właśnie nie. Zmieniliśmy to. Karolinka, zmieniliśmy to. Zmieniliśmy to z tego względu, że tak po prostu mi się wydaje, że to będzie lepsza opcja jednak. Także witamy się z wami, drodzy Państwo, bardzo serdecznie. Jednakże live nie został oficjalnie rozpoczęty, ponieważ po pierwsze, nie spytałem się was, czy oby na pewno dobrze nas słychać i dobrze słychać muzykę w tle. Także możecie na samym początku nam powiedzieć, czy te wszystkie rzeczy się zgadzają. Muzyczka w tle i czy nas dobrze słychać. Mnie i Karolinę, drodzy Państwo, wydaje mi się jednak, że muzyka jest za cicho. Mi się wydaje, że muzyka jest za cicho. Niech widzowie napiszą i ocenią. Tak. Za cicho? Tak, ale nie wiem, czy to chodzi odnośnie tego, że nas dobrze słychać, czy że za cicho jest muzyka. Nie, za cicho była muzyka zdecydowanie. Ja nawet nie czuję tego klimatu live'owego. Ja nawet nie czuję tego klimatu live'owego, bo ta muzyka była po prostu tak cicho, ale już się udało, drodzy Państwo, wszystkiemu zaradzić. Czy mieliśmy coś mówić na samym początku? Raczej nie mieliśmy mówić niczego na samym początku. Bardziej to czekamy, drodzy Państwo, słuchajcie, na m.in. kumple Kruszwila, żeby rozpocząć tego live'a od naszego Red Bulla. Witam i pozdrawiam, pierwszy donek na dzisiejszym live'ie. Olinersik, ty chyba pierwszy raz u nas jesteś, Olinersik. Nie, mi się wydaje, że już był. A mi się wydaje, że pierwszy raz. Mi się wydaje, że pierwszy raz jest Olinersik. Mi się wydaje, że już był jednak. Tak czy inaczej, witamy Cię bardzo serdecznie na naszym kolejnym 27. Daily Live'ie i również Ciebie, Olinersik, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że zostanie z nami jak najdłużej i live będzie Ci się podobał. Karolinka się po coś schyla, nie wiadomo po co ona się tak właściwie schyla. Słuchajcie, na naszym live'ie było już 2300 osób. Aquacutera! Witam, witam. Ostatnio byłem u Ciebie na live'ie, jak pokazywałeś węże. Jakieś tam skorpiony, węże, skorpiony. Nie wiem szczerze, co to było, ale oglądałem live'a, także witam Ciebie po raz kolejny na naszym kolejnym daily live'ie. No i od razu jesteś na top 1. Hej, dziś dużo donate będzie ode mnie przedłużać. Ktoś już nawet taką nazwę dał. Sama nazwa wskazuje na to, że możesz być przedłużaczem. Tylko teraz pytanie. Czy stwarzasz zagrożenie, czy nie? Póki co chyba nie. Bo są przedłużacze zagrażający typu Vechti, L5, Mini, Alois i tak dalej, ale są też przedłużacze niezagrażający, a już mi tutaj godzina wyskoczyła. Karolina ma 58 minut i fajnie, ja się cieszę, że wygrywam w ogóle z Karoliną na donate. Bardzo się cieszę z tego powodu. Witamy was, drodzy Państwo, wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Widzę, że już tutaj w fajnym gronie się zebraliśmy. Jest was już ponad 1000 osób, a łapek w górę nadal 800. Bartek, witamy Cię bardzo serdecznie na live'ie. Co tam u Ciebie, Bartek, opowiadaj? Jesteś tym Bartkiem, o którym myślę, czy nie? Jakim myślisz? No, to jak to jest ten Bartek, o którym myślę, to ten Bartek, o którym myślę, powinien wiedzieć, że o nim myślę. Dużo osób pyta się, gdzie Olejnik. No, Olejnik. Halo, jest gdzieś Olejnik? Olejniku! Co? Są Olejniki jakieś? Co? Olejniki są tutaj jakieś? Nie ma. Nie wiem. Chyba nie ma. Nie, żadnego Olejnika tutaj nie było. Nie wiem gdzie on jest. Zobaczymy, czy w ogóle Olejnik ma live'a, ale to za chwilę. W każdym razie, bez przedłużania myślę, bo my zawsze tak na samym początku sobie rozmawiamy i tak dalej, zrobimy po prostu nasze prezenciki. No chyba tak, mamy przygotowane sejfiki. Ktoś pisze, że nie działają moje donate'y, ale... Nie działają donate'y Karoliny? Też mi się wydaje, że to jest prank. Ja tutaj po prostu to dbam o jak największą jakość. Donate dla Karoliny.
Nie, no działa wszystko. Po prostu każdemu się tak wydaje pewnie. Działa wszystko, no bo Karolina przegrywa ze mną i to dosyć sporo na samym początku. Pierwsze minuty live'a Karolinka przegrywa. Nasz live trwa 5 minut, a Karolinka już na przegranej pozycji, drodzy Państwo. Jeśli chodzi o to, gdzie jest Olejm, to przed chwilą mówiłem. Słuchajcie, teraz dajemy Wam numer. Numer wyświetliło się czy nie? Tak, wyświetli. Program 10. Dzień dobry, co słuchacie, jak Wam mija wieczór? Mam teraz straszną charówkę w pracy, bo nie ma konserwatora, więc teraz każdy facet w firmie musi robić za elektryka. Pozdrawiam Ciebie, Grześ. Dziękuję bardzo za dzwonić i go na samym początku. Współczuję bardzo, pewnie dużo pracy masz teraz. No, powodzenia, trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało i jak najszybciej wrócił konserwator. Dobra, także znają wszyscy zasady, czy nie? Czy trzeba tłumaczyć zasady jeszcze raz? Dobrze, na wszelki wypadek, jakby był ktoś nowy, to wyjaśnimy, na czym polegają zasady naszych podstawowych prezentów z sejfami. Słuchajcie, drodzy Państwo, mamy 3 sejfy. Do każdego z tych sejfów pasuje tylko jeden klucz. I jeśli osoba się do nas dodzwoni na ten numer, numer jest bezpłatny dla osób, które posiadają minuty wykupione na stacjonarne, to na pewno nic Wam nie zejdzie z konta. Natomiast jeżeli nie macie minut na stacjonarne, zatrzymaliście się 10 lat temu w czasie, kiedy to jeszcze się kupowało pakiety na minuty i się płaciło 29 groszy za połączenie, no to zapłacicie właśnie 29 groszy. Ale większość z Was będzie miało za darmo. No, jest niekiedy ciężko się dodzwonić. Kuble Kruszwila! Kuble Kruszwila oficjalnie rozpoczęła tutaj Paulinka live'a, także... Można otworzyć Red Bulla tradycyjnie już na każdym live. XV Crucial tak samo. Tak samo. Kuple Kruszwila i XV Crucial to już jest tradycja. Aquakomputera, to jest już tradycja. Ślicznie. To nam były węże czy skorpiony? Na ostatnim live. Nie. XYZ. Kiedy Kumanciek na live? Pozdro z Bodzewa. A zaraz pójdę się spytać, po live się pójdę go spytać, kiedy nas odwiedzi i jakie ma wymagania, bo teraz Kubańczyk to słyszałem, że się staje... Co? No ale, no może kiedyś, któż wie. XYZ w ogóle pierwszy raz u nas chyba, co? XYZ? No nie przypominam sobie szczerze mówiąc, więc chyba pierwszy raz. Pierwszy raz, także witam Cię tym bardziej bardzo serdecznie. Poprawię, jeżeli się mylimy, ale... W każdym razie, dzwonicie na ten numer. Już mówiłem, że jest darmowy i tak dalej, i tak dalej. Widzę, że Olejnik już odpalił live'a, także... Nie słyszymy Olejnika, bo zagłusza nam muzyka, ale wiemy, że Olejnik odpalił live'a. Mamy 3 skrzynki. Osoba, która dodzwoni się, musi wybrać jedną skrzynkę. Albo skrzynkę numer 1, albo skrzynkę numer 2, albo skrzynkę numer 3. Tomson, siema, pozdrowicie Tomka i Elżbietę. Pozdrawiamy oczywiście Tomka i Elżbietę bardzo serdecznie. Ciebie również, Tomson, pozdrawiamy, bo ty już u nas byłeś wielokrotnie. Cześć, chyba, co? Czy mi się tylko wydaje? Był na pewno Tomson przez TH, Thomson się pisało, tak jak marka takiego telewizora była kiedyś chyba. Thomson? Thomson? Takie telewizory? Wiesz co? No była taka marka. Drodzy Państwo, ale możliwe, że było. Nie zapominamy oczywiście o łapeczkach w górę, ponieważ za chwilę będą prezenty. I myślę, że na samym początku jeden prezent rozdamy. Później godzinę... Nie, no może lepiej ustalmy sobie po prostu ile połączeń. Nie, jeden prezent musimy na pewno rozdać. Później, za jakiś czas, za godzinkę myślę, wrzucamy po prostu kolejny prezent, bo nie mamy dzisiaj dedykowanego live'a na właśnie takie prezenty. Nadalka, siema, jak tam u was? Telefon do was kusi, ale 2 dni pod rząd się połączy z pozdrów Frytka, koniecznie pozdrów Frytka Nadalka. Jak dużo ludzi się próbuje połączyć, to wiadomo, że będzie ciężko. Witam serdecznie, pozdrawiamy. Ciebie też pozdrawiamy, Ktosiu. Pierwszy raz u nas na live, bo nie przypomina sobie, żeby ktoś taki u nas właśnie wysyłał wcześniej donate. Dobra, w takim razie mamy 3 kluczyki. Aquacore, był Skorpion, Ptaszniki i Akwarium. Dzięki, że wpadłeś na live'a. O, czyli zgadłem Skorpion. A o Ptasznikach to ja nie słyszałem. Myślałem, że tam Skorpiony organizujesz i węże. No dla mnie to generalnie to oglądanie najbardziej atrakcyjne węże. Karolinka jest najlepsza. Dziękuję za donecika do mnie. I przyczyniliście się do wojny wygranej w Dodejrze. Ja przegrywam. Mamy 3 kluczyki. Strasznie, nie wiem, czy nie jest
Mamy trzy kluczyki. Miszor, siema, dodasz tak w ciągu 7 dni, albo nawet dzisiaj dodam w Fortnite. W ogóle, albo nie będę teraz zdradzał jeszcze, co mam w planach ogólnie. Drodzy Państwo, łapeczki w górę, koniecznie łapeczki w górę. Jest nas prawie 2000 osób, a tylko 1200 łapek w górę. Myślę, że stać nas na więcej łapek w górę. Także co, możemy w takim razie na samym początku, bez przedłużania, odebrać po prostu pierwsze połączenie. Agatko, dziękuję, kochanie, że jesteś. Ignacy, siema, pozdrowisz mnie, proszę, jak najbardziej. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Ignacy. Dziękujemy bardzo za dane zika. Bardzo miło, że do nas padłeś. W takim razie linia już jest otwarta. Można do nas zadzwonić. Tylko muszę ustawić sobie na aktywny najpierw, bo robimy to wszystko na Skype'ie. Dzięki. Aż mi komputer zawiesił. Dobra, odbieramy w takim razie pierwsze połączenie. Siema, wczoraj oglądał, wygrał głosik, odpowiesz na SMS czy nie? Nie odpowiem ci na SMS, a po prostu ci wyślę. Bo co mam ci odpowiadać, Miłkus? Zachowałem adres, ale witamy ciebie tutaj, drogi szczęśliwcu, który się z nami połączyłeś. Mariusz, teraz będą już tylko live, filmów już nie będzie, będą filmy, ale bardziej rzetelne niż wcześniej. Nie będzie takiego to czegoś na sztukę robienia i... Czy na YouTubie będą? Tego nie wiem. Byłam wczoraj i na poprzednich też, aczkolwiek nie na wszystkich. Gdzieś mi to z głowy wypadło. Ale w każdym razie słuchamy ciebie, drogi panie kierowniku, nasz szczęśliwcu drogi. Możemy w czymś pomóc? Nadalka, dobra dziunia dla ciebie też i dla Pysia od Frytko. Dziękujemy. No, mamy nadzieję, że Pysio do nas przyjdzie. A Pysio musiałby się poznać z Frytkiem. Pewnie co się dzieje, co się dzieje? To tylko jest oznaka tego, że dużo osób próbuje się połączyć. Halo? Halo? No witamy, witamy ciebie. Zasady myślę, że znasz. Powiedz, która skrzynka. Albo inaczej, może troszeczkę pogadamy sobie z tobą. Zapoznajmy się. Nie, jeszcze nie, która skrzynka. Zapoznajmy się, jak masz na imię? O. Dominika, czyli jesteś jedną z niewielu dziewczyn, którym udaje się połączyć, bo w szczególności są to faceci. Nie, no teraz na numerze telefonu jest więcej dziewczyn. Na Discordzie w ogóle nie było dziewczyn. Dobra, ale przechodzą do sedna. Mamy tutaj takie nagrody, z których niekoniecznie możesz być zadowolona, ale zawsze jest możesz dać bratu taka, albo komuś innemu, o ile masz brata, albo koledze, chłopakowi, komukolwiek. Dobra, w takim razie słuchamy, która skrzyneczka według ciebie jest tą skrzynką trafioną? Trzy. Skrzynka numer 3. Numeracja była od góry, w takim razie ta skrzynka na samym dole, te pozostałe dwie odrzucamy sobie. W takim razie teraz do wyboru pozostają ci kluczyki. Mamy trzy kolory, zielony, różowy i fioletowy. Droga Dominiko. Fioletowy. Fioletowy klucz do skrzynki numer 3. Zobaczymy. Ja już otwieram w takim razie dla ciebie skrzyneczkę. I ja już wiem, czy udało ci się wygrać. Cześć, socjalnie kupiłem twoją płytę w Empiku i bardzo mi się spodoba kawałek tańcz ze mną. Karolina, może kojarzysz? Chodź ze mną zatańcz, kotek szkoda lata, nie chcę już do góry wracać. A szczerze mówiąc, ona mi się nie podoba w ogóle. Taka, no. No, bo ona taka specyficzna. No to jed... Ona była taka, tak na próbę robiona. Ale miło bardzo, że ci się podoba. No kurczę, próbuję kręcić w jedną, w drugą stronę, nie udaje się. Dominika, no niestety. Okej? Okay? Dziękuję. Dziękujemy, Dominika. W takim razie odbieramy sobie... Ile połączeń! Ten dźwięk jest ile połączeń! Straszny. Przerażający dźwięk, ale mamy tutaj naszego kolejnego szczęśliwca. Czy ten dźwięk u nas na live cię przeraził, czy nie? Halo? Przeraził cię ten dźwięk na live u nas? No, halo, słyszymy cię, czy nie? Miszczor, uwielbiam was, czy dałby radę wbić na mój Instagram? Tak, w ciągu tygodnia odwiedzę swojego Instagrama, najprawdopodobniej w najbliższą niedzielę. Miszczor, słuchaj, jesteś z nami? Numer na 6. Tak, jestem. No to słuchamy w takim razie ciebie, jaką skrzynkę wybierasz? Numer 2. Skrzynka, nie ułożyliśmy jeszcze tych skrzynek. Dobra, także pomieszamy, dobra, dalej, tak prezentują się skrzynki. W takim razie powiedz jeszcze raz, która skrzynka? Druga skrzynka, druga, także środkowa. Nie zmieniasz, co się po jednej stronie głaszcze, a po drugiej liże? Dupa.
Co? Dupę się głaszcze i liże? Bardziej można pogłaskać, bardziej można pogłaskać. Pogłaskać dupę. Głaszcze, a... Nie, dobra, nie wiem. Nie wiem, nie odpowiem. A środka dupy masz lizać? Też można, wystarczy się postarać. Dobra, w takim razie, który kluczyk? Zielony kluczyk do skrzynki numer 2. Zobaczymy, czy on pasuje. Ja już wiem, czy udało ci się wygrać. No i niestety kręcę w każdą stronę. Nic z tego niestety. Także dziękujemy ci bardzo. W takim razie kolejna osoba od razu. Zamieszamy te skrzyneczki. Dobra, odbieramy w takim razie kolejne połączenie od numeru, który zaczyna się znowu na 6. Dużo tych numerów na 6. Halo, halo. Halo? Jesteś z nami? Jak masz na imię, kierowniku? Która skrzyneczka? 1, 2, 3? Nie. Ktoś, oczywiście, że już byłem. PS jest na live. Jest live, jest chillera. O, dziękuję bardzo za miły komplement. Czyli wychodzi na to, że live'y ci się podobają. Mnie to bardzo cieszy. Dziękuję ci bardzo, Donecika. A my przechodzimy do naszego szczęśliwca z numerem rozpoczynającym się na 6. Jak masz na imię? Halo. Czy nie posiadasz imienia? Jak to jest z tym imieniem twoim? Posiadasz? No niestety bierzemy kolejną osobę, bo tutaj kolega nie miał niestety imienia. Numer rozpoczynający się na 8. Witamy. Numerze rozpoczynający się na 8. Halo. No niestety, Kolejny numer rozpoczynający się na 5, czyli tutaj wprowadzamy. Halo, jak ci na imię? Masz imię? Halo? Masz imię jakieś? Czy ciężko będzie? Jak się nazywasz? Halo? No niestety. Kolejną osobę w takim razie bierzemy. Cześć, jak masz na imię? Jestem Amelia. Jesteś Amelia. No to od razu może bez przedłużania. Która skrzyneczka? 1, 2, 3, 3. 3. Skrzynka numer 3, czyli ta na samym dole. A jaki klucz do tej skrzynki pasuje według ciebie? Zielony, fioletowy czy różowy? Różowy. Różowy klucz do skrzynki numer 3. Ja już wiem, czy udało ci się zwyciężyć. Także co? Wkładamy. I co się stało? Skrzynka się otworzyła, a dla ciebie karteczka. Bo twoja nagroda za duża. Oj, Mareczku, znaczek pocztowy, pozdrawiam. Znaczek pocztowy w takim razie. Już się głaszcze i liże. No to dało zagadkę. Marku, a czy ty wiesz tak w ogóle, ile ja mogę mieć lat? Nie mam pojęcia, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Dla ciebie... 17 albo 19 chyba. Dla ciebie w takim razie karteczka. Masz tu jeszcze trochę, sorry, że tak mało. Nie ma problemu, dla nas nie trzeba nic wysyłać. Tak jak mówiłem, donaty są dobrowolne, ale dziękujemy bardzo oczywiście. W razie czego my uznajemy zwroty, także... No. To co? Dla ciebie słuchawki Sony. No pokaż te słuchawki. Teraz pytanie, bo... jakie słuchawki? Pokaż, one jak są idealne myślisz? Dla dziewczyny akurat. Czy będą jakieś ubrania na Kamen Krusie? Są, ale końcówka. Będę wprowadzał tam nowe, tylko nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale no nie wiem, no zobaczymy, czas pokaże. No ci ty je położyłeś? Ty, ej, ktoś ukradł twoje słuchawki. Olejnik! Gdzie są te słuchawki? Czy one tutaj były? Są oczywiście twoje słuchawki. Oglądasz naszego live'a? To te? Miały być inne, miały być różowe. Ale są białe, są białe. Dla ciebie takie słuchawki Sony w kolorze białym. Powerful Hik Quality Sound. Sound Police and the Quality. Tyle ile olejnik. Compact Folding Sony Stereo Head Pchones. Nie olewaj. Kuble Kruszwila. To jakieś Sony pchone. Dokładnie tyle ile ma olejnik? No ja rzuciłam, że 18-19 chyba, nie? To ja myślałam, że 13. Bo ja myślałam, że ona jest nasz... 13, nie, Kuple Kruszwila jest starsza. Ja wiedziałam to, Paulina. No w sumie jest... tak, ktoś mi kiedyś mówił. Ja myślałam, że jesteś w naszym wieku, a ja w tej pory nie. Dobra, w takim razie dla ciebie słuchaweczki. Jak tam, wrażenia?
Ja pamiętam wszystko, jak ktoś mi powie. Dobra, to w takim razie pozwól sobie, że zanotuję na moim telefonie twój numer, żebym zapamiętał, że ten numer, takie słuchawki i trzeba wysłać. Także SMS-em napisz mi swój adres do wysyłki i słuchaweczki do ciebie zostaną wysłane. Chcesz coś jeszcze na sam koniec powiedzieć, Jezu, żeby było... kto jeszcze raz napisze na czacie? Ale bieda, słuchawki za 50 zł, ale beka. Nie, te słuchawki nie kosztują 50 zł. To są droższe słuchawki, drodzy Państwo. Sprawdźcie dokładnie w internecie na przyszłość. Także co? Chcesz coś jeszcze powiedzieć śmiesznego tutaj, Amelia, przy okazji, jak z nami jesteś? Czy nie? Tak, chciałabym powiedzieć, że w ogóle to ostatnio wysłałam tam donata pod nickiem Amelia. A to ty jesteś? To ty? Wow! Co za spotkanie emocjonujące! Amelia, to ty jesteś Amelia? O, to miło, to miło, to miło, bardzo miło. Dziękuję bardzo jeszcze raz w takim razie. Ciebie dobrze pamiętam, pamiętam, że wtedy grałem w GTA, nie? Dobra, także wysyłaj mi od razu swój adres SMS-em i słuchaweczki lecą do ciebie. W ciągu 7 dni powinny się u ciebie pojawić. Góra 8. Maksymalnie 9. Dobra, dziękujemy ci bardzo. W takim razie to był pierwszy etap naszych wielkich prezencików Kruszwila. Jest z nami muzyka, czy nie ma z nami muzyki? Jest z nami muzyka, jest, drodzy muzyczka. Państwo. W ogóle chciałem zwrócić uwagę na jeden problem. W ogóle to już usuwamy sobie, bo teraz będziemy grać w grę tytułową na tym live'ie i mówicie, że Olejnikowi coś się dzieje, rzekomo na live'ie. Tak, piszecie tutaj. Tomku, co się dzieje? Net mi nie działa. Internet ci nie działa? A tam działa. To ja ci mogę dać swój ogólnie. Masz Wi-Fi? Nie. No to tutaj pojawia się już większy problem. Chcesz zrobić live'a u nas? Nie, no już rób. Nie chcesz nas odwiedzić, Olejniku? Może później. Czyli później przyjdziesz. W razie czego to... musiałbyś ewentualnie do routera się podsunąć. Ja mam tylko kabel dwumetrowy, także zapraszamy. Cześć, Olejnik, słuchaj. Cześć, i top 1, dziękuję. Dobra, mamy nadzieję, że Olejnik nas odwiedzi jeszcze. No, coś mu się tam stało. Drodzy Państwo, popijemy sobie jeszcze Red Bulla i w międzyczasie przygotujemy się do naszej gry, którą wszyscy bardzo, bardzo lubicie. A później będzie głosowanko z grą. Później będzie głosowanko z grą, czy może o Midle sobie zrobimy, no zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj chyba mamy dużo czasu, no jeszcze 58 minut, być może odwiedzi nas... W sumie to ty masz dużo czasu, ja mam mało. No tak. Prosta zasada. Karolinka, mamy tutaj grę, której myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać. Gra nazywa się 5 sekund bez cenzury. Ja już zauważyłem po ostatnich live'ach, że bardzo lubicie tą grę. I sobie... Ej, ty mi... Co? Ty mi... Bo jest krzesło, co nie ma te nóżki takie. I on zahaczył swoim krzesłem swoje i tak jak przesuwał siebie, to mi krzesło obracał. I ja tak... W takim razie, drodzy Państwo, jest to gra bardzo przez Was lubiana. Zauważyłem to po ostatnich live'ach, że 5 sekund bez cenzury jest jedną z bardziej lubianych przez Was gier, która zdecydowanie przeważa wszystkie gry komputerowe. Także rozpocznijmy sobie live'a właśnie w ten sposób. A jak się podobały te gry nowe, które kupiliśmy? Bo mnie to też bardzo ciekawi. Tych nowych nie mogłem zrozumieć, dlatego od razu je wyeliminowaliśmy tak naprawdę. I Karolinka, mamy tutaj karty, ale oczywiście nie zaprzeczam, że te gry do nas wrócą, bo mamy też inne gry jeszcze. W ogóle mamy już 23 minuty live'a, drodzy Państwo, a ja nadal mam ten sam czas. Nie, no na czym był większy. XX Wikusia, guten Abend! Guten Abend, Wikusia, XX Wikusia, witamy po raz kolejny na naszym daily live'ie. Który raz u nas już jesteś, XX Wikusia? 27? Kto jest w ogóle 27 raz na daily live'ie? Są takie osoby? Jak są takie osoby, no właśnie, to... to jest ciekawe, to tak. To niech napiszą na czacie ja, o. Napiszcie, kto już jest 27 raz. Na razie jeszcze, wiesz, tu jest chyba... Na jest, razie ja, jest. O, no to bardzo, bardzo elegancko. Dobra, Karolinka, nie będziemy za dużo grać w tą grę.
żeby po prostu się tym nie zanudzić. Będziemy na każdym, myślę, że live'ie, albo na większości live'ów. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie, bo też mamy inne plany na te live'y, żeby nie było cały czas tego samego, żeby nie było tak monotonnie. Będziemy czasu do czasu sobie wyjmować właśnie taką gdzieś kubkę tych kart i będziemy grać na podstawie właśnie tych kart. Nie, Karolinka? Weź to jakoś może przetasuj i wstępnie może sprawdzić, czy te pytania już się pojawiały. To wiesz, to już jakby wszystko chyba przelecieliśmy trochę. W mniejszym bądź większym stopniu. Dobra, a ja w takim razie jeszcze muszę dodać, co najważniejsze oczywiście, stoper, bo bez stopera ciężko jest w tą grę po prostu grać. Znaczy, teoretycznie... Wszyscy, cały czat teraz, To bardzo mi miło, że jesteście z nami już tak długo. No, mi bardzo pozytywnie jestem zaskoczony, nie ukrywam. Do gry było dołączone takie coś, co teoretycznie miało odmierzać 5 sekund, a w rzeczywistości to... No, sami widzicie, jak to szybko zleciało, także używamy zewnętrznego stopera. Nie, Karolinka? No tak. Który również wy widzicie na ekranie, także ja już zajmuję się dodaniem tego właśnie oto stopera. Robimy krótką grę i później zrobimy, drodzy Państwo, głosowanie, bo dawno na przykład omigli nie było. No tak. I nie wiadomo, co na tych omiglach tak właściwie się dzieje, nie? Ja się boję tych omigli. Chociaż w sumie jeszcze nie jest taka straszna godzina, ale i tak się ich boję. Po tych wieczornych ich porach to usia. Wie... Oczywiście, że 27, jak daily to daily. To bardzo nam miło w takim razie z tego powodu XV Kusia. Dla Karoliny też myślę. Dla Karoliny też myślę, ja na pewno nie jestem na live 27 razy, ale co najmniej z 20. No to i tak dobry wynik, 20 razy to też jest dużo. Także dziękuję Ci bardzo. Miło, miło z Waszej strony, Wikusia. Nie ukrywam, że bardzo nas to cieszy, że tak licznie nas tutaj odwiedzacie, że tak nas wspieracie i tak dalej, i tak dalej. No, bez Was te live'y by tak naprawdę nie miały sensu, no i by w ogóle nie istniały, no. Co mielibyśmy mówić sami do siebie, drodzy Państwo. Także Wy tutaj odgrywacie tak naprawdę najważniejszą rolę, można powiedzieć, w tych live'ach. Zgodzi się chyba, Karolina, co? No to prawda, no bez widzów to te live'y nie miałoby żadnego sensu, no także, wiesz... No, także mamy nadzieję, że my się jakoś odwdzięczamy Wam i że robimy dla Was fajne live'y. Także mamy już gotowy nasz ukochany stoper na 5 sekund. Ładnie wygląda? Ładnie wygląda, czy nie? Czy coś jeszcze byś mogła dodać, Karolina, do tego? Co ja mam do niego dodać? Nie chcę grać, a nie, ty cały czas go ustawiasz, ustawiasz, weź, przestań. O! Siedzę, czekam, a ty będziesz się tutaj. Dobra, mamy nasz ukochany stoper. Kotka Magu, witam, to znowu ja jestem od pierwszego live'a, tylko na początku nie wysłałam donate. Macie pozdrowienia od Maszki i miłego live'a. Dziękujemy Ci ślicznie. Bardzo nam miło z tego powodu, bardzo nam miło z tego powodu. Fajnie, i fajnie. Maszkę. W takim razie, ukochana gra, 5 sekund bez cenzury. Zobaczymy, kto dzisiaj będzie zwycięzcą. Ty, Karolina, chociaż raz wygrałaś? Tak. XYZ. Wczoraj choćby. XYZ na top 1 przedłużył nam live'a o 4 tobie. Minutki. No mi. A tobie, Agata, o 2,5 minuty. Także tutaj przedłużasz nam się ewidentnie tutaj mały rodzi, nie? No tak. I kumple Kruszwila na topce. XV Kusia. Co się dzieje na tej topce dzisiaj? Drodzy Państwo, mamy w takim razie tyle kart. I zobaczymy, kto zwycięży. W takim razie, Karolinka, w pierwszej kolejności ja czytam dla Ciebie, myślę. Także, Karolina, słuchaj mnie teraz uważnie. Już się boję. Wymień 3 sytuacje, w których nie wypada przeklinać. Gdy jesteśmy w kościele, na weselu, na pogrzebie. To wszystko jakby odnosi się do jednego. Co się odnosi do jednego? Co ma wesele do pogrzebu? Zniszczą? Szykuj się. Dobra, ja już jestem przygotowany, słuchaj. Co ma wesele do pogrzebu? To wszystko jakby w jednej instytucji, czyli... Nie. W kościele, czy nie? Ale wesele możesz... Powiedziałam na weselu, nie na ślubie. Wesele jest jakby w restauracji już dalej. Bo jest ślub, jest w kościele, a wesele jest tą imprezą po... w samym ślubie. Dobrze, Karolinka, zaliczymy Ci ten punkt. Siema, miłej zabawy Wam życzę, bylibyście w stanie ocenić moją piosenkę. Teraz nie robimy oceniania kanałów. Ocenianie kanału zazwyczaj odbywa się tak z tego, co już się tutaj działo na live'ach, około godziny 4-5, jak do tej godziny dotrwamy. Także nie teraz.
Nie teraz, zapraszam bardziej późnym wieczorem, że tak powiem. Także teraz tylko Ryka dla mnie czytasz. Dobra. Słucham twojego pytania. Wymień trzy rzeczy, które można spuścić. Papier toaletowy, linę, telefon, telefon. Hej Markiewanie, pozdrawiamy ciebie XNATXXXX. Dziękujemy bardzo, że jesteś na każdym live'ie, bardzo nam miło z tego powodu. Oliwcia X, a Oliwcie X kojarzę, Oliwcie X kojarzę. Ty u nas jesteś często. Kojarzę. To zaliczysz mi to, czy nie? No nie, no bo po czasie powiedziałeś. Ale dobrze powiedziałem? No, a co, źle powiedziałeś? Kurczę, to jedną sekundę byś już darowała, Karolina. Dobra, dawaj mi te karty. Nie chcę. Niech to będzie uczciwa rozgrywka. 5 sekund to 5 sekund. Karolinka, w takim razie poproszę o karty. Pytacie się, drodzy państwo, pozdrowić gildię w Minecrafcie? Pozdrawiam gildię w Minecrafcie, Bopo. Serdeczne pozdrowienia dla was. Też kiedyś grałem na gildiach w Minecrafcie. Fajna zajawka. Ale to dawne, stare czasy. Być może jeszcze kiedyś uda się wrócić do Minecrafta, ale póki co Minecraft nie wygrywa w naszych głosowaniach. Także co? Teraz dla Karolinki pytanie. Wymień trzy sytuacje, w których wolniej znaczy lepiej. Jak się robi remont, jak się gotuje. Taka sama sytuacja, Karolinka. W takim razie teraz poprosimy o pytanie dla mnie. Olejnik na pewno nie chce nas odwiedzić na live'ie tutaj? Może później. Olejnik jeszcze nie jest gotowy. No, być może komuś się uda z was przekonać olejnika, żeby nas odwiedził. Ale to może być trudne zadanie, drodzy państwo. Wymień trzy rzeczy niezbędne podczas masturbacji. Papier toaletowy, ręka, jakieś podłoże. Dziękuję, to jest moja karta. Dobrze powiedziałem, tak? No nie wiem, no. No, jak chcesz, to mogę wyjaśnić, czy nie trzeba. Nie, oszczędź. O, to na czacie wszyscy nie olej chcę. Chodź. No zobaczymy co olej na to. A gdzie jest tam plateczka? Kiedy jakieś spotkania z wami? No teraz nie możemy. Robiliśmy masę spotkań tak naprawdę, bo robiliśmy koncerty jakby powiązane ze spotkaniami, bo te koncerty, no był sobie koncercik i później zawsze były takie spotkania typowe youtuberowe. Także koncerty u mnie wyglądały tak, że to były tak naprawdę dwa w jednym. Że najpierw był koncert, pioseneczki, disco polo, a później były zdjęcia Mini22! Pozdrawiam was, miłego wieczorku wam życzę, dziękuję Mini! Ta co wleciała! Dziękuję! Co wleciała, ja! Dziękuję! Nie. No i przyszła Mini. No to w sumie Mini tradycyjnie, tak samo jak kuple Kruszwila, nie? Nie no, czasami Mini nie ma, ale ja wiem zawsze i Mini mnie w tym uświadomiła, że ona nas ogląda. Od początku do końca. Nika, pozdrawiam serdecznie, miło się was ogląda, poprawiacie humor. To nas bardzo cieszy, bo to o to właśnie chodzi w tych live'ach. Nika tak samo, kurczę. Żebyście mogli wywołać uśmiech na waszej twarzy, to jest największa nagroda. A zauważyłeś, że my już wszystkich tak, znamy? Tak, my znamy wszystkich donatorów. Praktycznie wszystkich was znamy, drodzy państwo. Olejnik, cały czat olejnik. Zobaczymy. Zostało nam jeszcze troszeczkę kart. Teraz kolej na to, żebym ja przeczytał kartę Karolinie. W takim razie wymień trzy sytuacje, w których możesz nabić sobie guza. Jak się przewrócisz, jak spadniesz z rowera, jak... Pozdrawiam bardzo serdecznie Maję, Janusz, dziękuję bardzo za donatika, miło mi bardzo. Mam nadzieję, że live ci się podoba i podobają się pozdrowienia. Także jeszcze raz pozdrawiam serdecznie Maję, Janusz. Tak, zgadza się? Nie popełniłem błędu? Fajne nazwisko w ogóle. No, także Karolince nie udało się zdobyć punkta. W takim razie teraz poprosimy o kartę dla mnie. Niewiele kart nam zostało, to będzie dosyć szybka rozgrywka. Wymień trzy zastosowania wanny. Kąpiel, mycie kota i mycie butów. Dziękuję. Czy myjemy buty w naszej wannie? A gdzie mam myć buty? Gdzie się myje buty, drodzy państwo? Musi być jakiś przecież ten coś do zbytu tego właśnie brudu. Nie. Także no tak mi się od razu skojarzyło.
No bo co? No jeszcze jedna opcja by była, ale to... To nie wiem, czy o tej godzinie już można mówić o takich rzeczach. Ale no mycie butów, mycie kota, bo ostatnio Karolina myła kota właśnie kota? W wannie. No i mycie siebie, tak? Mycie siebie, także dwa punkciki, jestem na prowadzeniu. Pralce ci mówią, że się myje buty lub pod prysznicem. Nie, nie, ja nie myję w pralce, bo mi szkoda butów. W misce. Bo mogą, może się zostać, ja nie mam miski, nie używam takich rzeczy, drodzy Państwo. Nie masz miski. Nie używam. Masz miskę, Marek, masz miskę. Ale taką szklaną, mało, w innej się myję. Pytacie, gdzie kotek? Kotek tam, gdzie olejnik. Gdzie jest kot pro gamer? No tam, gdzie olejnik, mówię. Czemu? No bo się zaprzyjaźnili. Zuza Juchno, hejka, jestem waszą fanką, pozdrawiam was, wpadnijcie w tak w ciągu 7 dni, odwiedzę twojego Instagrama, a być może wcześniej. Moderator pisze w pralce z ręcznikami, no ale ja myję sobie w wannie. Widzisz, a nie. Biorę sobie gąbeczkę. Tak, tak, żebyś już, ty brał kiedyś gąbeczkę. Jak już myję, a zdarzyło mi się to z dwa razy, gąbeczką podeszwę, nie trzeba ryzykować, bo no. Dobra, w takim razie gramy dalej. Teraz dla Karolinki pytanie. Wymień trzy osoby, które łatwo zapomnieć. Nudziarzy, kujonów i... Niestety, a ja dalej na prowadzeniu. Prosimy o kartę dla mnie od razu. Nie przedłużamy, od razu za ciosem idziemy. Co? No słucham ciebie, Karolina. Poprosimy. To więc trzy rzeczy, które można zrobić z prezerwatywą. Nadmuchać, założyć na tego i... I skończył ci się czas. A, wiedziałam, że na to nie odpowiesz. Pozdrawiam Cipierko i Ciperiona. Kurczę, miałem to na końcu języka, żeby powiedzieć. Po cholerę miałbyś to dmuchać? No, żeby balon był. Tak, i dasz dziecku na urodzinie. No, może nie dziecku, ale no na pewno znajdą się osoby, które by się... Na pewno komuś urodziny. I się sobie... Do zużywania. Przez ulicę z balonami na sznurku. No co, w gimnazjum to dużo ludzi. Ale wyobraziłam sobie, jak idziesz przez miasto z pęczkiem balonów na sznurku. No nie udało się, nie śmie się, Karolinka. Dobra, ale dam ci... Ale dam ci pytanie, nie odpowiesz. Wymień trzy osoby, które chciałobyś zobaczyć bez koszulki. Donate był do mnie. Maruś. Lasek. Marek Kruszwil. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego dla Bożeny z... Nie, dla... Bożeny. Życzenia Karolinie z Bożymina. Także wszystkiego najlepszego dla Karoliny z Bożymina. Mi się to skojarzyło Bożymin, Bożena, Bożena z Bożymina, dobra, nieważne. Bożena z Bożymina. Ale życzenia złożone, nie pominałem donate'a, nikt mi nie powie, że pominałem donate'a. Czyli co, nie odpowiedziałaś. W takim razie teraz ty zadajesz kolejkę dla mnie. Co tam, Szymon? A u ciebie co? U nas widzisz, gramy sobie w grę 5 sekund. Znaczy myślę, że nie trzeba się pytać, co tam. Bardziej ty możesz powiedzieć, co tam u ciebie. O. Co by ci tutaj, żeś nie odpowiedział? Nie uczę się do matury aktualnie. Wybij trzy rzeczy, które wywołują biegunkę. Niedobre jedzenie, jedzenie z fast fooda i jedzenie z zatrutych rzeczy. Niedobre i takie, no co to oznacza? A co za problem masz? Jedzenie zatrutych rzeczy jest równoznaczne z niedobrą rzeczą. Niedobra, to znaczy... I fast food też jest niedobry. Nie, są dobre fast foody, ale konsekwencje mogą być różne, także ja bym uznał. Ja bym uznał mimo wszystko. Powiedziałem, co wywołuje biegunkę, już nie chciałem się... iść o krok dalej z rozwinięciem tej odpowiedzi. Coś tak patrzysz? Patrzę się na ciebie. Patrzę się w monitor i tym samym na mnie. No właśnie, patrzę się na ciebie. Dobra, w takim razie teraz pytanko dla Karoliny, a ja mam 3 punkty, także prawie jestem wygrany. Jeden.
Majka, bardzo was lubię i nie powiem, Karolinkę też. To mój drugi donate, mam nadzieję, że dobrze napisałem. Podoba mi się nazwisko. My też pozdrawiamy Mikołaja i ciebie również. A to mówimy o tym nazwisku. Jaki? Janusz. A, to jest ta. Fajne, fajne. Dobre. Ja lubię generalnie imię Janusz. Także jak są jakieś Janusze na czacie, to niech się odezwą. Ja też jestem twoim fanem, Adasiak. Może zagramy sobie Fortnite'a, ale o tym decyduje wynik ankiety. Bo my tutaj robimy ankiety. Nie ukrywam, że chętnie zagrałbym Fortnite'a, ale wiadomo, przede wszystkim decyzja naszych widzów. Bardzo dobrze. To dobrze, Szymon. U nas też bardzo dobrze, także wszystko się zgadza i nie trzeba tutaj prowadzić dalszej dyskusji. Miło, że z nami jesteś, Szymon. W takim razie teraz dla Karolinki. Wymień trzy... albo nie. Już pozdrawiałem Chipsona i Big Jack. Chipolota? Chipsona i Chipolota, pozdrawiam. Chipolota. Big Jack. Big Jack ma urodziny dzisiaj. Wszystkiego najlepszego dla Big Jacka. Najlepszego. Mimo wszystko, także no. Jak ktoś chce złożyć życie na czacie, to 100 lat dla naszego kochanego Big Jacka, Karzełka. No, bo ma urodziny. No, mam nadzieję, że fajne ma urodziny. No, także skoro Big Jack nas odwiedził, albo no, nie, to nie jest Big Jack, ale ktoś jako Big Jack, także 100 lat dla Big Jacka oficjalnie. Tak, dokładnie. Dobra. No. Mieliśmy czytać pytanie. Czytaj. Wymień trzy przypadłości, których nie chciałabyś złapać. Grzybica, Iska. Trzy świerzb. Pozdrawiam ciebie i twoją siostrę bliźniaczkę Elę. Także dla ciebie. Masz siostrę bliźniaczkę. I dwie wysyłają do United. Nie, jeszcze jedna. Pozdrawiamy. Nie mieliśmy już tutaj bliźniaków na live'ie. Takich. Skąd wiesz, że nie miałeś? Znaczy no... To, że nie mówisz o tym, że masz brata bliźniaka, to jest znaczy, ale to że widać. Nie masz. Ale to widać. Tak, widać na czacie, że ja mam bliźniaka. Tak? No to teoretycznie mają takie same ikonki od 11 do 50 zł. Nie? Bliźniaki. No te same ikonki, ta twarz śmiejąca się. Ale co to ma do rzeczy, że ktoś ma brata bliźniaka? Co ale nie wiem. Emotki do nie tego? Nie wiem. Ej, Karolinka, prosimy o kartę dla mnie. I don't really know. Nie mów tak, Karolina. Czemu? Jesteśmy w Polsce. To jest polska transmisja. Mówiłem. Jak chcesz mówić po innym języku, to ja ci powiem, jak się mówi po innym języku. Patrz, może tutaj napisane Made in Poland. Ktoś by powiedział Made in Poland, ale ja mówię Made in Poland, także jesteśmy Polscy, mówimy po polsku. Prosimy. Wymień trzy zastosowania lubrykantów. Dla przyjemności, dla ozdoby i dla rozkoszy. Stać, bo stać. Przyjemność i rozkosz to jest to samo? Nie, i to jest co innego. Ozdobę, nie. Ozdobę, kurde, no. Spadłabym prawie. No dobra, to zamieniam jedno do chwalenia się. Bo są... Ale to nie można zamienić. Nie, ja zamieniam, się. Ale to jest nie fair, teraz przegrywasz. Karolina, powiedziałem. Ale to jest nie fair. Dla przyjemności, to wiadomo, nie trzeba tego rozwijać. Ale rozkosz to jest to samo. Nie. Dla rozkoszy. To czym się różni przyjemność od rozkoszy? Chodziło mi o to, że do chwalenia się. Bo są takie kozaki, które kupują sobie i stawiają gdzieś na środku domu, żeby pokazać, że oni są kozakami. A co jest z tym fajnego? Nie, to jest takie I to jest jakieś... rozkosz, tak? No tak. Znam takie przypadki. To jest rozkosz. Także ja bym zaliczył. A kto tak robi? A co ja mam z imienia nie zyskam imienia? Dziękuję za to. Ale mówisz, że ktoś, kogo znasz, miał coś takiego w domu? Zaliczamy. Nie piszcie, że nie zaliczamy. Nie zaliczamy. Nawet jak napiszcie, że nie zaliczacie, to... A piszą, tak... że nie? No. No nie zaliczamy. Nie, piszą, że KXK. Czyli tak. Czyli nie zaliczają. Wiem, co to ma do rzeczy, to proszę państwo, okay. Cztery karty u mnie. Jest różnica, odpowiedziałem dobrze. Nie rozkosz, zaliczać, nie fair, nie. Zaliczamy, no kurczę. Zagrasz Farming Simulator 19, patrz, Szymon. Patrz, nie, mówię, to jest nie. Mało atrakcyjna gra na live'a. Nie mówię, że nie jest fajna, tylko mało fabuły. Nic ciekawego się tam nie dzieje i na live'ie nie będziemy w to grać. Możemy sobie zagrać po live'ie na przykład, słuchaj. Wystarczy, że wpadniesz na Discord albo napiszesz do mnie maila.
Nie. Oszust, oszust, nie, zaliczamy. Dobra, niech już ci nie, będzie. Nie, mogę przegrywać. I tak wygrywam. Mam 3 punkty, a Karolina ma 2. Dobra, poprosimy w takim razie Karolinka... Nie, teraz ja dla ciebie. Wymień 3 najgłupsze hasła dostępu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, X, Y, Z. Nie. A co miało być głupie? A twoje to niby rozkosz, przyjemność. Ale nie zaliczyłaś mi tego. Radość. Nie zaliczyłaś mi tego, Karolina. Ale według ciebie to było normalne przecież. To w takim razie to też powinieneś zaliczyć. Karolinka, nie zaliczyłaś mi tamtego mojego, a ty powiedziałaś w sumie jedno i to samo, bo powiedziałaś 1, 2, 3 i 1, 2, 3, 4, 5. A ty powiedziałeś rozkosz i przyjemność. Ale nie zaliczyłaś mi tego, także ja też nie zaliczę. Dobrze. No, także gramy dalej. Ja nie dam Karolince wygrać tak szybko. Drodzy Państwo... Ja dla Ciebie. Teraz Karolina dla mnie, no. Nie zaliczamy Karolinie, bo mogła powiedzieć na przykład 1, 2, 3, kwerty, to jest bardzo popularne kasło i co X... To jest kwerty? Patrz, Q, W, R, T, E. Tak, i ludzie piszą takie hasła? Tak, dają sobie takie hasła i to jest popularne bardzo. Albo hasło typu... hasło. Serio, to daje takie hasło? No... się dawało, Nie, bo kiedyś akurat czytałem taki artykuł o najpopularniejszych hasłach. I właśnie hasło, po prostu hasło jest popularne, nie? Hasło, masło. Dobra, poprosimy o pytanie dla mnie w takim razie. No to dwoch, klik. Wymień 3 rzeczy, których nigdy nie powinno się nikomu zdradzać. Start! Sekrety. Tajemnice. To jest to samo, co się nie liczy. Kurde. Czekaj. Sekrety, zarobki. Ale to wszystko. I jakieś ten. A no widzisz. Związki. O. Aqua Comuterra. A co ty tutaj tak od razu na top 2 wchodzisz? Po takiej przerwie. Teraz dla mnie. Ale witamy Aquacoutera. Marek, to kiedy, bo czekam, a ja jestem najwyższy fanem, dodaj mnie do znajomych. Mówiłem ci, że w ciągu 7 dni dodaję wasze Fortnite'y i tak dalej, Instagramy tak samo. Dodawałem ostatnio w niedzielę. Także, no teraz też znowu będzie to niedziela. No już tłumaczyłem wielokrotnie, o co z tym wszystkim chodzi. Także myślę, że nie będziemy się powtarzać, drodzy państwo. No teraz ty, dawaj. Teraz ja, w takim razie Karolinka. Dla zastoję ciebie. Zastoję robisz. Wymień 3 wytatuowanych celebrytów. Pozdrawiam Janucha i Olinkę. Miłego wieczoru. Kamerzysta. Również dla ciebie miłego wieczoru. Ciebie nie, też pozdrawiamy. Nie wiem, kto ma taki tatuaż. Dziękuję bardzo za donatika. Miło bardzo z twojej strony. No wiem tylko, że kamerzysta ma te drzewa, no. A kamerzysta to jest celebryta? No jest znany w końcu. No dobra. Czy nie? To no, ale no, mimo wszystko nie zaliczamy. Poprosimy o pytanko dla mnie. Bo jedna osoba to jest. Wymień 3 osoby, które dużo obiecują. Zmieniać nazwiska. Nie, no ja nawet nie liczę tego. Ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Dawaj, odkładaj to od razu. Ostatnie 2 karty nam zostały i zobaczymy, kto będzie zwycięstwo. Wymień 3 sposoby użycia języka. Lizanie, jedzenie, mówienie. Co? To ja myślałem, że to będzie trudne. Nie było, hej, bo już olej, nie to mogliście mówiłeś. Go przytrzymać do następnej niedzieli, Karolinka. No, olejnik jest gdzieś i jak się zdecyduje przyjść, to przyjdzie. Ale on chyba tam walczy ze swoim live'em, z tego co mi wiadomo. Cześć Mani Karolin, chciałbym już tutaj tylko, żeby na moim kanale na Twitchu dobić choć 50 obserwatorów. Ja też bym chciał na Twitchu mieć obserwatorów. Ale nie mamy ani jednego. Ale no nawet nie wiem, jak się nazywa Twitch. Pozdro od Stachowski, youtuber, który gra w Among Us. My też gramy w Among Us, także blisko nam. Blisko ja gram nam. W Among Us. No dobra, w takim razie wymień 3, a nie. Co? Teraz dla kogo? Ty czytasz mi? A, ja dla ciebie. Wymień 3 fikcyjne postacie, z którymi chciałbyś umówić się na randkę. Start. Mamy remis, słuchajcie. Jest remis! Dlatego robimy malutką dogrywkę, bo nie może tak się skończyć, że ktoś
nie zostanie zwycięzcą. Także ja dla ciebie, Karolinka, Teletubbies, nic. Ciekawa i ambitna zawartość Donata. Bardzo. 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 Nic. Nic to nic. Nic. Dziękujemy bardzo, Teletubbies. Dobra. Karolinka, wymień trzy atrakcyjne cechy. Siemka, był tutaj może Krzysiu Stanowski? Był Krzysiu Stanowski, siedzi na dole cały czas. Od wczoraj. Nie przyszedłeś po niego, a ma się przyjść, wczoraj sobie umówiliśmy, Marcin. Miałeś przyjść. Nie, może on nam zajmował te mandarynki, co żeśmy trzymali w garażu. O, czyli jednak byłeś. My chcemy zwrotu. The Wolf, to moja nazwa na Twitchu. Oddaj nam te mandarynki. No to jak będzie ktoś chciał odwiedzić twojego Twitcha, no to, to wtedy odwiedzi. Ale no wiesz, żeby zdobyć suba na Twitchu, który kosztuje, to... Chyba trzeba troszeczkę więcej się postarać. To trzeba troszeczkę więcej niż tylko zachęcić. Musisz jakieś streamy robić ciekawe, nie? Także ja tutaj też nie za wiele pomogę. Co najwyżej mogę tutaj poinformować naszych widzów, że działasz sobie na Twitchu. Dobra, wymień trzy atrakcyjne cechy płci przeciwnej. Co? Jezu, nie zamyśliłam się. Co? Ale ja nie wiedziałam, że ty zaczynasz! Dobra, w takim razie... Wymień trzy osoby, które przeszły operację plastyczną. Lil Basti? Ona niekoniecznie. Przeszła, cycki zrobiła. To operacja plastyczna? No, a co to jest? Dawaj, Karolinka. Wymień trzy pozycje seksualne. 23, 6, 9, 78. Nie ma czegoś takiego jak 23. Ani 68. Chcesz się założyć? Tak. No to Karolince udowodnimy teraz. Miłej gry życzy wam Justyna. Dzięki bardzo, Justyna. Pozycja 23. Nie ma czegoś takiego, no. No kurde, i monety ci jakieś wyskakują. Nie ma czegoś takiego. Nie ma, Marek. Masz. Pozycja... Tak, wszystko ci wyskoczyło. Tak, ale one mają swoje... Jest, 23. To jest taka, że gościu jest od tyłu. Dalej, co ja powiedziałem jeszcze? 69, no to myślę, że każdy wie. 78 powiedziałeś. I 78. No to 78 też się tutaj znajdzie. Pozycja 78. Masz, o Karolinka, no te pozycje nie są... Nie ma czegoś takiego. Patrz, 101 pozycji... No co ja ci, Karolinka, mam udowadniać? Co mam ci, Karolinka, udowadniać, no? Nie ma takiego. Wygrałem w takim razie grę. Ja też sobie mogę randomowe liczby powiedzieć, 1, 2 i 3. Mogłaś precyzować, nie po liczbach, tylko po nazwie. Albo opisać. Ale na karcie było tak? Są takie. Nie. Wystarczyło powiedzieć dowolne liczby. Dziękuję napiszcie bardzo. Na czacie. Dziękuję bardzo, drodzy państwo. Nie ma takich. Zgadza się. Wygrywam z liczbą 4 punktów. No, szczerze mówiąc, to mając tylko szczęście, bo... No. Ale się z ciebie śmieją na czacie. Co się ze mnie śmieją? Śmieją się z ciebie. Zmieniamy grę, drodzy państwo. W takim razie chowamy. Weź, Karolinka, może poskładaj te karty, bo ja tutaj będę przygotowywał specjalne głosowanie. Albo i nie głosowanie. Jaką gierkę, tak? No tak, bo tutaj u nas na live'ach jest taka zasada, że generalnie nasi widzowie decydują o tym, co robimy na live'ach. Nie robimy nic jakby sami z siebie i czas powinien nam się... Czas do prezentów liczy ktoś? A jaki jest czas do prezentów? No, co godzinę miały być prezenty. Co godzinę miały być prezenty? To czemu ja o tym nie wiedziałam? Co? Czekaj, ja muszę zobaczyć sobie na te prezenty. Jak to wygląda sytuacja? No to może o pełnych godzinach. W ogóle, drodzy państwo, jest was tutaj tyle osób, a tylko 3000 łapek w górę. Drodzy państwo. No jest 3000 osób. No tak, ale... To jest 3000 osób. Na live już było 4000 osób. Drodzy państwo, łapeczka w górę, myślę, że powinna zostać zostawiona. Aqua Komutera, dobra fotkę dziś wrzuciłaś na Instagram. No wrzuciłam! Dziękuję. Mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona. Dobra, pół godziny temu skończyliśmy sejfy. Także, drodzy państwo, ja robię minutnik, który będzie jeszcze przez 30 minut aktualny. Jak to jest? Minutnik. Minutnik, tak? 30 minut
O. 30 minut w takim razie leci, drodzy Państwo, i za 30 minut zobaczymy, kto dostanie wielki prezent Kruszwila. A w międzyczasie oczywiście... Teletubbies, nic. Nic. To nic. Ciekawe to donaty. Ciekawe to tak, donaty. Tak, coraz ciekawsze to donaty. Nic. Dobra, myślę, że będę miał tutaj dla Was, drodzy Państwo, ciekawe opcje i już można się domyślić, co wygra. To jest Omega TV czy Omegle? W końcu, bo już nie Omega wiem. Omega TV, Omegle, jedno i to samo. Mówisz, są dwa. Źle zrobiłem ankietę. Możecie napisać ewentualnie na czacie. Widzę, co się tutaj przede wszystkim pojawia. Omegle na pewno musimy wpisać w naszą ankietę. Właśnie ciężko coś wypatrzeć na czacie, ci powiem. Omegle. Druga opcja to będzie Fortnite. Trzecia opcja to będzie GTA 5. Czwarta opcja to będzie Among Us. A piąta, mam jakąś planszówkę ciekawą jeszcze. No mamy dużo planszówek przecież. Dylematy. Wczoraj akurat dylematy. Dylematy, mamy dobra. Mamy te Ego. Mamy te Monopoly Speed, w które też nie zagraliśmy. Tak, ale Monopoly Speed to... Na inną okazję. Na inną okazję myślę, że sobie zostawimy. Także ja już robię wam, drodzy Państwo, ankietę. Każdy może zagłosować. Każdy powinien zagłosować. Byłoby mi bardzo miło, gdyby każdy tutaj zagłosował w naszej ankiecie. Także teraz na czacie pojawia wam się link do ankiety. Tam wchodzicie sobie na tą stronę i możecie zagłosować na to, co teraz na live mamy robić, drodzy Państwo. Wkleja się na czacie normalnie? No wkleja się, widzę, bo ja tutaj cały czas sobie czacik przeglądam i jest ankietka normalnie. Także chyba co? Nawet zagłosuję. Za chwilkę, a na co zagłosujesz? Nie, ja nie mogę. Nie możesz? Bo ja jestem chyba... Nie mogę, bo ja jestem chyba na podłączone konto, bo pewnie do tego, wiesz? Nie działa? Are you sure? No, ja nie mogę. Nie, działa, tylko pytanie, ja przez przypadek źle wklejałem. Teraz działa. Aha, ten nowy link. To źle. No, źle zrobiłem. Nie, oni zobacz, wyniki podali, to ja... Nie, ktoś ma też error, ktoś ma nie działa, a ktoś ma wyniki. To nie wiem, o co Nie, chodzi. działa normalnie, ja tutaj widzę, że działa. Ale wiesz, bo ja jestem na koncie, które jest podłączone do twojego, nie? Nie, to nie ma znaczenia. Do maila, to może nie działać. Ale ludzie to co? Odkrywamy sobie w takim razie, co zwyciężyło w naszej ankiecie. Zobaczymy, drodzy Państwo, już co nam tutaj wygrywa. I co nam wygrywa? Omegle? No zobaczymy. Na co ją zagłosował? A, na Fortnite, bo ostatnio cały czas GTA. Ja na Omegle albo na Dynamatum zagłosowała. Omegle! A no Fortnite na samym dole? No! I później na pewno będą dylematy. Ja... Nie przepadam za Fortnite'em, bo ja w ogóle go nie rozumiem. Ale bardzo nisko, zobaczcie, z Among Us i Fortnite. Bardzo nisko. GTA też? Nie, no jestem w szoku, bo jestem fanem GTA. I zobacz, jak wysoko są dylematy jednak. Planszówka, patrz, plus 18 jest napisane. No i co z tego? No ale to jest plus 18. Więc w sumie nie przygłamujesz. To co, w takim razie odwiedzamy sobie nasze Omegle. No już, nie, Omegle, nie, no to czemu głosowaliście? Zacięło nas, patrz Karolina. Już? Tak, już nam zacięło. A słychać nas chociaż? To nie jest lag jak coś, bo my cały czas tutaj jesteśmy. To jest problem związany ze zmianą kamery na Omegle. A ty masz tą malutką, to ja się napisałem do ciebie na maila wczoraj, byłbym wdzięczna za sprawdzenie, jeśli możesz sprawdzić. Marek zawsze sprawdza wszystkie maile, także jeżeli napisałeś coś ciekawego, kreatywnego, wartego uwagi, to na pewno ci odpiszę, on cię skontaktuje, jakkolwiek. No, ale to generalnie ja mogę ciekawe rzeczy dorwać, tylko to tylko jest często Teletubbies nic, jak nic, to nic. Ty co, każdy donate Teletubbiesa będzie o treści nic? Chyba tak. Teletubbies ma taką fazę dzisiaj. Dziwny Teletubbiesiu. W takim razie odwiedzamy sobie Omegle. Zawiesi nas teraz na chwilę. Powinno nas zawiesić. Zawiesiło nas. Pozdrowisz ekipę z Govidlina? Pozdrawiam ekipę z Govidlina bardzo serdecznie. Oczywiście serdeczne pozdrowienia dla Was, szanowna ekipo. Dobra, mamy w takim razie naszą omiglową kamerkę, drodzy Państwo. Czy mamy omiglową cenzurę? Nie wiem. Ja się tam nie znam na takich rzeczach. Nie mamy omiglowej cenzury, także musimy. Musimy tą cenzurę omiglową dodać w takim razie. Masz jakąś ciekawą propozycję, Karolinka, na mi cenzurkę?
Do ciebie. Bo tu jesteś ładny. Dobra, ja zaraz coś ciekawego dorwę. Teraz ciebie, nie mnie. Nie. Albo... To. Nie, to damy. To nie? Która? Patrz. Jest już ciebie. Nasza cenzura. Bo wiadomo, na omiglach... Ale słodko. Na omiglach dzieją się różne dziwne rzeczy i... Lepiej zapobiegać niż leczyć. O. Już mieliśmy niejednokrotnie okazję przekonać się o tym, że omigle to jest specyficzna plaga. Może się wydarzyć tak naprawdę wszystko. I teraz kolejna rzecz. Jeszcze muszę dokończyć odnośnie tej cenzury i od razu już, drodzy Państwo, zaczynamy sobie nasze omigle. W ogóle zobacz, jak to jest profesjonalnie zrobione, że tutaj mamy tandetną kamerę na omiglach, a tutaj mamy profesjonalną, pełen profesjonalizm. Dlaczego mamy tandetną kamerę na omiglach? No o to chodzi, że niby live'a nie robimy. No, w sumie oni tak się domyślają, że robimy live'a. No ci, co nas znają, ale jak nie znają nas już, to wtedy nie wiedzą. To i tak jakby nie wiedzą, że jesteśmy youtuberami. No tak, i możemy sobie normalnie pogadać. Tak, ale to jakby, widzisz, jak ktoś nas nie zna, to czy to jest kiepska kamerka, czy dobra kamerka, to oni tak się nie spodziewa. Przez chwilę był jakiś problem z live'em, ale już kryzys zażegnany. Także już działa, drodzy Państwo. Już jest git? Dobra, to ty, a może im pytania z tych dylematów pozadajemy? Właśnie, dawaj dylematy! Dawaj. Robimy dwa w jednym, drodzy Państwo! Bo dylematy też były wysoka, tam są... Ostatnio tak sobie myślałam, że tam są takie pytania, jakby to zadać ludziom, to już może być dobrze. No to będzie mocne, drodzy Państwo. Donajcik wleciał, do kogo? Do Karoliny? O, do mnie! Anielka, co tam u Was? Jak samopoczucie? Anielka, dziękuję Ci ślicznie. Jak tam samopoczucie, Karolina? Bardzo dobrze. Dzisiaj się dobrze czuję. U mnie też. Nawet wszystko nosek mnie nie męczy aż tak. Dylematy. Najostrzejsze czy średnie? Najostrzejsze. Najostrzejsze. No zobaczyłem, co będą generalnie mieli do powiedzenia. O. Ale to będzie dobre. Łocie, panie. Dobra, nasza cenzurka działa w takim razie. Możemy w takim razie zaczynać nasze omigle. Polska, tak dokładnie. Zaczynamy od Polski. Halo? Nie, jednak nie chcieliśmy tutaj przyjść. O, ale czy... Przełączyła. Tutaj też nie chcieliśmy. O, tutaj chcieliśmy, ale niestety... O, chcieliśmy tutaj przyjść, nie chcieliśmy tutaj przyjść. Siema. Mamy? Ja pierdznam cię, ale ty jesteś piękna. Ty jesteś Karolina. Krzuszwil i Paulina. Także witamy Was bardzo serdecznie. Ogólnie to jesteśmy pierwszy raz na omeglach. Co? Pierwszy raz jesteśmy na omeglach. Co się tutaj robi? Ale tutaj się rozmawia z ludźmi. Przestań. Ej, bo on jest podjarany wami. Sorry, że brata. Nie ma dla mnie żadnego problemu. Może być podjarany. No, no cóż. Zasobuj mój kanał. Nie, no przestań. On mi zasobuje kanał. A jak się nazywa twój kanał? Gada z ludźmi, poznaje. Jak się nazywa twój kanał? Ja. Hodowca spod Warszawy. Hodowca spod? No nie. Hodowla czy hodowca? Hodowca. To ty te węże tutaj masz? Hodowca spod Warszawy. I serio jesteś spod Warszawy, słuchaj, panie kierowniku? Tak. O, ty masz 60 subskrypcji. Ile? 60 subów. No. To jest to? Na moim kanale. I się będą codzienne obowiązki. To są nietoperze? Zaczynamy. Młodych królików. Co to jest? Mają jedzenie i miały wody. Byłaby opcja, żeby nagrać na przykład u ciebie odcinek? Razem, żebyśmy nagrali? No dobra, no to musisz odpowiedzieć na jedno pytanie. Dobra, słyszę. Dobra, to mogę je zadać, czy nie? No, zadawaj. A chcesz, żeby... Albo nie, dobra. Tylko nie wiem, czy mogę wam zadać to pytanie. No zadaj. To zawsze to czy nie jest takie bardzo plus. A nie pójdziecie na policję w razie czego? Nie, albo ci odpowiem tak, albo nie. Ale to A czy B? Będziesz musiał odpowiedzieć. No dobra, on jest ale... live'a. Co? Nie, jeszcze nie mam. Dopiero planuję zrobić live'a z omegle. Pierwszy testujemy jakby... Ta,
Jak ja tam mam napisane, że 5 sekund, nic, a tak serio, to niestety to mój już ostatni donate, bo mam już mało. No to mogę ci zwrócić, jak chcesz, słuchaj. Nie ma z tym problemu. Nie skipuj. To my kolejnik! To ty? No. To chodź tutaj. Pozdrowisz osobiście. Zapraszamy ciebie, olejniku, na live'a. Znaczy nie mam live'a, no ja se jaja robię, słuchaj. Ale przyjdzie święty Mikołaj do ciebie, da ci prezent. Będzie prezent od Mikołaja. Nie skipujcie. Nie skipujemy. Zadaj mu pytanie. Ale afera. Dymy, proszę państwa, dymy są. Dobra, zadaję w takim razie pytanie. Twoja babcia zachorowała. Jej życie może przedłużyć droga eksperymentalna. Droga eksperymentalna terapia. Potrzebujesz pieniędzy. Czy A. Zostajesz osobą do towarzystwa. B. Zostajesz gwiazdą porno. Nie, to... Obiecałeś mi, że nie pójdziesz nigdzie za te pytania, także odpowiadaj. A czy B? A, czyli zostajesz osobą do towarzystwa. Tak. I jak się spojrzała na siebie. A ty? Historia by coś innego wybrała. A ty, pani koleżanko? Co mnie zrobiła? Myślałam, że tam się kroświlem. Dobra, kontrat. Konrad, uspokój się. Co wybierasz, koleżanko? A czy B? No, ale to o ciebie mówię, mamo. Dobra, wy wybaczcie. Źle postąpiłem. Generalnie mamy grę. No. Pokaż gierę. Mamy grę. To jest taka gierka. I my mamy tutaj takie pytania, dylematy i tu są czasami takie pojechane po prostu pytania. Dobra, tam tego nie było. Dam ci łatwiejszy poziom. Dam ci łatwiejszy poziom. To nie jest poziom w ogóle. To nie jest poziom. No to są... Instrukcja to jest. To jest instrukcja? No tak, to jest instrukcja, no. Serio? No to ci mówię, no to się wyrywasz. Masz lekkie dylematy tutaj. Mówiłaś mój kanał? Dobra. Daję ci w takim razie lekkie dylematy. Pracujesz w bibliotece aleksandryjnej jakiejś w czasie inwazji Cezara na Egipt. Twoje miejsce pracy staje w płomieniach. Czy A. ratujesz zbiory, ile tylko się... Nie, to jest inne. A ci mówiłam w tamtym, że jest sprawdził, czy Boże, nie zrobiłeś. Boże, jak ja w ogóle wyglądam na tym live. Dobra, drodzy państwo. Zasubowałeś mój kanał? Tak, zasubowałem. A napisz komentarz. Już napisałem. Musimy się umówić na crossa. Musimy się umówić na crossa. Napisz komentarz, bo będę się tak... Nie no, ja się jaram. A ja ci dałem, tylko z mojego drugiego konta. Napisz drugiego... komentarz. Napisz komentarz. Już dałem komentarz z drugiego konta. Dobrze, panie kierowniku. Ciekawe dylematy. Halo. O, cześć. Kocica jakaś. Kocica. Ty chyba... No i przyłączyła nas. Chyba kocica nas nie lubi. Red Bulle kupione? Jeszcze no, się pytasz? Są. Jeszcze się pytasz? Czy Red Bulle kupione? Proszę. Wiadomo. Cześć, możesz nas nie przełączać? Czy musisz? Kruszwil, siedma. Cześć, co się robi na Omeglach ogólnie? Jak tak mogę zapytać, bo pierwszy a raz jestem nie ma, i będę streamował z Omegli za niedługo. Znaczy, cześć, nie kojarzę, bo nie oglądam. Idź, pani idzie do domu. Przestań. Ale to mogę chociaż powiedzieć cześć. No i zepsułeś mi, Karolina, wszystko. Ale mogę powiedzieć chociaż cześć. No, no Jezu, no kurde. Chociaż nas nie przełączyła, ty zepsułaś. No i nie przesadzaj, no. O, siema. Dzień dobry. O kurde. No znowu ten kruszwil głupi. Dobra, inaczej. Nie trzy razy, ale no dobra. Inaczej. Dobra, rozumiem. Możemy się nie lubić, ale i tak zadam ci pytanie, tylko musisz mi powiedzieć... Chcę powiedzieć, że twój content na początku był super, naprawdę. A teraz się zepsuł, dobra. Nie rozmawiamy o tym. Mam pytanie dla ciebie. No. Mam pytanie dla ciebie. No znajdź jakieś ciekawe pytanie, Marek. Rozumiem, że masz 18 lat ukończone. Nie do końca. Ale mogę ci zadać pytanie. Dla osób powyżej 18 lat. Dobra, twoja bardzo atrakcyjna macocha właśnie próbuje cię uwieść.
twierdzi, że rzuci twojego ojca, jeśli natychmiast się z nią nie prześpisz. W sensie, twoja mama macocha? Nie, to na odwrót, że twój jakiś tam ojczym. No, rozumiesz. A. Dajesz się uwieść. B. Mówisz o sprawie ojcu, chociaż wiesz, że... O matce, choć wiesz, że jest tak wrażliwy, że może tego nie znieść. D. Spierdalam. Dobra odpowiedź. Dobra odpowiedź. Kruszwil, ja pierdolę. Nie! Nie wierzę w to. Kruszwil, ja trafiłem. Ja też nie wierzę, że ciebie. A, to ty występowałeś w tym filmie. W jakim filmie? Już ci pokażę. Nie wierzę, Kruszwil. Masz teraz live'a? Nie, właśnie dopiero zaczynam streamować. 4000 osób, Jezu, pozdrawiam wszystkich. Dobra, odkryłeś mnie. Pozdrawiam moją mamusię. To ty? Czekaj, nie widzę. Ej, no wiesz, czemu mnie wyzywasz? Myślałem, że taki nie jesteś. No nie jestem taki. Tylko, hejka, jakbym mógł polecić wam jakąś planszówkę, to byłoby to o, przyda się, Heskej. Dobra, to są te labory? No, na pewno się przyda. Na pewno się przyda, dobra. Żarty żartami. Ale mamy pytanie i to bardzo kluczowe pytanie. Masz 18 lat. No. Masz 18 lat, także możemy przejść do pytania. Jeśli odpowiesz poprawnie, wygrywasz. Jeśli odpowiesz źle, przegrywasz. Ja i tak wygrałem, bo jestem z wami. Twoja druga połówka została zatruta. Istnieją dwie odtrutki, ale każda z nich ma efekty uboczne. Czy A. wybierasz odtrutkę powodującą opóźnienie umysłowe, B. wybierasz odtrutkę powodującą poważne deformacje ciała. Twoja ale odpowiedź? To są efekty uboczne na tej drugiej połówce, czy na nim? Chyba na drugiej połówce. Na drugiej połówce. Wolisz. Wiesz, poważne deformacje. Twoja dziewczyna ma jakiś tam problem, nie? I zatruła się. I jest odtrutka na to, tylko że ma skutki uboczne. Albo będzie nie do. Umysłowe. Umysłowe, czyli. Czyli wolisz nie do rozwiniętą, ale ładną. No, tak, znaczy nie obojętnie wygląda, ale. Żeby była normalna. No to nie lepiej poświęcić B, że będzie miała zdeformowane ciało? Nie, bo jak będzie miała zdeformowane, to przecież może nie chodzić, nie? A chcę, żeby przynajmniej chodziła. A, no bo nie dasz rady wtedy z nią chodzić. Nie dasz rady z nią chodzić. Odkryłem chyba geniusza. Dziękujemy ci bardzo. No, ale to jest dobre. Dziękujemy ci bardzo. Idziemy w takim razie dalej. Dalej. No coś tutaj na tą Polskę w końcu zadziałało. Witamy pana. Nie, pan nas przełączył. Halo, halo. Chcemy olejnika. Czat spam, chcemy olejnika. Co z tym olejnikiem? Co z olejnikiem? O Jezu, siema. Co się stało z olejnikiem? On robi teraz live'a i na meglach jest. Olejnik. Dobrze, znajdźmy dla panienki pytanie. A my też chcemy zacząć streamować za niedługo. Co się robi na omiglach? Nie takie erotyczne, po prostu. Siedzisz i gadasz z ludźmi. Ale to żeby ludzi zaciekawić na live'ie, bo ja widziałem, że robią streamery, tylko że oni się wyzywają, te nitro albo... A my nie chcemy wyzywać. I co, oni wyzywają się tutaj? No to zależy, bo są ludzie, którzy się wyzywają, na przykład jakieś teksty na podryw, dużo. Mhm. Na przykład jakbym... Ja mogę zrobić screena? Tak, nie ma problemu. A jak będę zadawał pytania... Masz w ogóle 18 lat skończone? No. Bo inaczej nie mogę zadać pytania. No ale to możesz znaleźć takie, które nie jest erotyczne. Co? Czy wyglądam na 18? Nie wiem, nie mi oceniać, słuchaj. Ale masz 18. Nie. Czy mogę odczytać pytanie przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia? Tak. Dobrze. Podczas eksploracji nadmorskich jaskiń twój olbrzymi przyjaciel utknął w tunelu, wiążąc ciebie i resztę załogi. Nadchodzi przypływ i wkrótce wszyscy poza wielką ludem utoną. Na razie jego głowa znajduje się tuż nad powierzchnią. Nie macie siły go przepchnąć. Czy A. wychodzicie... Mateusz, cześć Karolina. Pozdrowienia cześć, dla ciebie. Karolina, dziękuję ślicznie, Mateusz. Mati przyszedł. Dobra. A. Wysadzacie go dynamitem, podczas gdy on błaga was o życie. B. Pozwalacie mu żyć, ty i trójka innych osób desperacko szukacie innego wyjścia. Nie wiecie, czy takie istnieje, jeśli nie, umrzecie.
Walea. A, czyli wysadzasz gościa dynamitem. Zdecydowanie. Swojego ziomeczka. Swojego przyjaciela. Tak. Swojego przyjaciela tak. Wysadzasz dynamitem? Jakby mnie zdenerwował, to tak. No dobrze. Nie chciałbym być twoim znajomym. Mało osób chce. Chociaż wiesz, z tego co pamiętam, to też najfajniejsze nie były dla ludzi, którzy cię otaczali. A skąd wiesz? Bo cię oglądałam kiedyś. A co ma do tego film? Chcemy olejnika. Chcemy olejnika. Nie no, olejnik nie lubi nawet. Co ma film reżyserowany do prawdziwego życia? Na Dalka siedzimy z Igą na omigle, ale pewnie z frytki, nic frytkiem. Koniecznie. No to bez frytka to szukamy. Nawet nie chcemy się spotykać, bo frytek musi być. Nie no, ja jestem... No mi się wydaje, że dobrym człowiekiem. Tobie też życzę wszystkiego dobrego. Żebyś była otwarta na znajomości, nie wysadzała znajomych dynamitem. Dziękujemy ci bardzo. Kolejna... O kurczę, przełączyła nas, ale czy on nas przełączy? Przełączysz nas, czy nie? Przełączysz nas, czy zostanie z nami? Mogę zostać. Rozumiem, że 18 lat ukończone. Nie. Teletubbies. Nic. Dziwna sytuacja z tymi teletubbiesiami w takim razie. Ogólnie to chcemy zacząć streamować Omegle i tak się rozglądamy. Marek, to za ile będziesz... w ciągu 7 dni, nie? Tak to wygląda, nie? 7 no dni. Tak, w niedzielę zwykle dodajesz, także... Zawsze w niedzielę. Niedziela. Uczymy się ten, bo zaraz będziemy streamować za niedługo i chcemy na... Wiem, że streamujesz, bo mam szpicę. No to wkręt nie. Wkręt działa tak ale w połowie i tak przypadku. Może zadać pytanko. Mogę zadać pytanie dla osób powyżej 18 roku życia? Ale to jest gra generalnie taka, więc to nie jest, że my sobie coś chorego roiliśmy, jeśli, tylko to jest taka jeśli gra. Dobrze odpowiesz, to wygrywasz. Jeśli źle, to przegrywasz. W Empiku kupiliśmy. No to dobra, tak. Słuchaj, jesteś ślepy. Czy? To było słuchaj, pytanie. Jesteś... To było pytanie, jesteś ślepy. Nie, ale to zabrzmiało. Wyobraź sobie, że jesteś ślepy, albo zamknij oczy najlepiej, żebyś się wczuł w rolę. Wczuł się i masz w rolę. Dwie opcje. A. Wynajmujesz prostytutkę o boskim ciele, lecz obrzydliwym zapachu. B. Wynajmujesz paskudną prostytutkę pachnącą cynamonem. No, skoro... Jesteś ślepy, także ale jej nie widzisz. Ale ślepy! To niech będzie, nie wiem... No B chyba. B, czyli paskudną, taką brzydką, najgorszą. Ale on jest ślepy! Taką, która wygląda jak facet. No tak bym mnie nie widział. No właśnie, że on jest ślepy. Skąd będzie wiedział, że ona jest ładna czy brzydka? Że ślepy jest. Dobra odpowiedź. Mateusz, ja mam Marek. Pozdrowienia dla ciebie. Dzięki bardzo. Pozdrowienia, Mateusz. Zapraszamy no i Omigle. Tutaj odpowiadamy sobie na pytania. Dobra odpowiedź. To była dobra odpowiedź. Jakieś? Możesz być zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą, słuchaj. Dobrze to przemyślałeś. Jesteś ślepy, także nie ma dla ciebie znaczenia. Ważne, żeby ładnie pachniało. Wiadomo. Dziękujemy ci bardzo, życzymy wszystkiego dobrego. Lecimy dalej z naszymi dylematami. Kto to będzie? A tutaj koleżanka widzę, że Van Gogha chyba dopiero wstała, bo w piżamie chyba jeszcze co? Nie, w koszulce. A ty malarką jesteś? Gdzie można taką koszulkę kupić? Ja kupiłam w Pull&Bear. A, ja też tam myślałam, kiedyś byłem w Pull&Bear. Nawet kiedyś pracowałem w Pull&Bear, zanim byłem youtuberem. Nie oblękli się, jak nagram sobie Insta Story, w sensie, albo jakąś fotkę, cokolwiek. Ale to trzeba 18 lat mieć skończone. No jak odpowiesz na pytanie. No, dobra. Nie, rób. No? Rób, ale słuchaj mnie. Masz 18 lat, ja także odczytuję pytanie. Jeśli odpowiesz dobrze, wygrywasz. Jeśli źle, przegrywasz i odetnę ci internet. Słuchaj, odkrywasz, że po ostatnim babskim wieczorze złapałaś chorobę weneryczną. Uhuhu. Ale niezbyt poważną. Twój chłopak może się nią zarazić. Czy A. Mówisz chłopakowi, że złapałaś ją od stołka barowego. B. Dyskretnie milczysz na ten temat. I twój chłopak się staje zagrożony, wiadomo. Człowieku, 100%, że a jak? Mówisz. No mówię. Czy jesteś uczciwą osobą?
Jestem bardzo uczciwa. No nie do końca uczciwa, skoro mówisz od stołka barowego, no. Jak można się zarazić chorobą weneryczną od stołka barowego? Dobrze. Ludzie, szczerze, w sensie oglądałam ciebie kiedyś na YouTubie. Natalii się pyta mnie, co tam słychać, bo ja ogólnie się przygotowuję do streamów i już donate mi ten. Bo ja będę robić streamy i donate mi wysyłają, już, bo założyłem tą stronę do donate'ów. Co mam odpowiedzieć? Natalii? Nie, bo tak. Robię se Aqua Kowutera. Sympatyczny donate'ik za, ja już wiem, za co buźka mrugająca okiem. Sympatyczny donate'ik za? Za olejnika? Nie wiem. Aqua Kowutera. No to teraz zagadkę. Zagadkę dałaś. To bardzo nam miło w takim razie. Ty też wykazałaś się tutaj ogromną kreatywnością i odpowiedziałeś dobrze na pytanie. Ja bym dał taką samą odpowiedź, tylko że jeszcze bardziej bym nas myślał. Dziękujemy bardzo i w takim razie zapraszamy kolejną osobę. Halo, halo. Przełączył nas. Nie chce z nami rozmawiać w takim razie. W ogóle mnie na czacie nie ma od jakiegoś czasu. O Boże, tylko mogę zrobić screena, błagam. Może zrobić screena, ale nie mogę ci zadać pytania, bo nie masz 18 lat na 1000%. Boże, ja cię cały czas oglądam. Prawdopodobnie jesteś nawet tak zwanym kidem. Panie Kidzie, zapraszamy na Omegle za kilka lat. Wtedy będziemy mogli zadać pytanie. Wtedy będziemy mogli zadać pytanie. Chyba, że chcemy. A nie, te też są w posłuszności. Co? Nie robię streama, dobra. Ale może to są jakieś lekkie. To był kit tak zwany. W ogóle napiszcie mi na czacie, czy kit to obraźliwe, czy nie, bo ja sam w sumie nie wiem. Dzień dobry. Ale im to jakieś lżejsze, bo to też młode. Macie 18. Nie macie na 100%. Dlatego im jakieś lżejsze znajdziemy, czekaj. Nie. Czekaj. Nie, to nie, na pewno nie. O, to wy masz. Bo ja jakoś tak nie. Mogę zadać pytanie? Dziecku. Tak, zadaję. Teoretycznie pytanie według autora jest powyżej 18 lat. Czy nie macie z tym żadnego problemu, że odczytam ale to pytanie? Nie jest erotyczne, o. Mam subskrypcję dawna też. A, to nie trzeba. A łapeczka w górę jeszcze. Łapka się przyda. Dobra, słuchaj, odczytuję pytanie. Słyszycie mnie? No tak. Jesteś psem. Masz przepyszną, śmierdzącą skarpetę swojego pana. 10 na 10 takie pan. Solidne 10 na 10 w twojej skali. Pan chce, żebyś ją zostawił w spokoju. Czy A. puszczasz skarpetę, czy B. uciekasz pod stolik kawowy, by wygryźć wielką dziurę w skarpecie. Och, cóż za zabawa, wiesz, że pan cię nie skrzywdzi. A czy B? Nie wiem, macie 5 sekund. 5, 4, 3. To B. Czyli nie liczysz się z uczuciami innych osób i bez żadnych skrupułów jesteś w stanie zniszczyć cudzą skarpetę. Cudze marzenia. Dziękujemy bardzo. Miło się z wami rozmawiało, ale my idziemy zwiedzać świat dalej. Lecimy w takim razie z kolejnym. Marek! Dobra. Witamy. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. No widzisz, z mamą idź teraz. Nie. Mamy pytanie do mamy. Mama ma ukończone 18 lat, rozumiem? 34, tak. Dobra, także mamy pytanie, które brzmi następująco. Jesteś samotnym pasterzem owiec i w końcu uległeś pokusie odbycia stosunku ze swoją ulubioną owieczką. Było ci dobrze. Ona też wydawała się zadowolona. Czy A. kontynuujesz współżycie z owieczką, B. od teraz żyjesz w celibacie? O Boże, jakie trudne pytanie w ogóle. Łatwe. Wystarczy wybrać A albo B.
Owieczka. Ale nie mogę wierzyć. Łatwe. To co robimy z tą owieczką? Prezenty robimy za chwilę. Prezenty robimy za chwilę. Właśnie dostałem stoper. To co z tą owieczką robimy? Współżyjemy z owieczką, czy żyjemy w celibacie? O Jezu. No, bo nie, bo to jest coś ten. Czekaj. Słuchamy odpowiedzi. B. B. Żyjemy w celibacie. A czemu doszło do takiej sytuacji, że właśnie tam były... No, no dziwne sytuacje z tą owieczką. No. Jak do tego doszło? Może nie pytać. Może lepiej nie pytać, rzeczywiście. Dziękujemy bardzo za rozmowę, było miło. Idziemy dalej. Dobra, drodzy Państwo, w takim razie prezenciki, przyszedł czas na prezenciki. Oczywiście włączamy naszą muzyczkę. Ale mamy dwie skrzynki. Dwie skrzynki, to w takim razie jedną uzupełnię. Dobra. Weź Karolinka, zrób coś fajnego. Co ja mam zrobić fajnego? Ja nie wiem, co jest fajne, Marek. W twoim mniemaniu. Marek zawsze, zrób coś fajnego, tylko co to jest fajne według jego? Dobry człowiek. Hej Marek, pozdrowisz mnie? Pozdrowisz dobrego człowieka, Marek? Pozdrów! Pozdrawiam za Marka, bo poszedł znaleźć jakiś prezent. W ogóle mi zostało tylko 8 minut. 8 minut, moi drodzy Państwo, to jest bardzo mało. Także... nie fajnie. Nie wysyłajcie tutaj numerów na czacie, bo zaraz pojawi się numer tutaj i wtedy będziecie mogli zadzwonić na ten numer. A wysyłanie numerów na czacie to raczej nie przyniesie wam nic dobrego, bo my nie będziemy dzwonić. A ktoś może do was zadzwonić i to wiecie już tak niekoniecznie fajnie. Także dobra, nie radziłabym. Dobra, Karolina, ukryj ją w jednym z sejfów. Dobrze. Już? W ogóle Karolinie zostało 7 minut. No wiem. Mam już wszystkie sejfiki. Ta Karolinka za długo niestety z nami nie posiedzi już. Trzeba to pochować? A włączy się ten numer tutaj. Tak, już włączam, drodzy Państwo, numer. Myślę, że we większości już macie go zapisanego w telefonach. Ale na wszelki wypadek, jakby ktoś był po raz pierwszy, to oczywiście numer wyświetla wam się tutaj. I co? Jeden prezent sobie wybierzemy. Skrzynki są już uzupełnione i wymieszamy, i wymieszane. Także otwieramy nasz program służący nam do połączeń. Kurczę, a co jak Karolina pójdzie? Co ja zrobię wtedy? Nie wiem. No. Ty tak zawsze się cieszysz, że o, tak dużo wygrywasz, a później co, siedzisz sam. Nie, no ale serio, wygrywam. No i co z tego? Dobra. Mamy już jakieś połączenia, drodzy Państwo. Czy ktoś się próbuje z nami połączyć? Tak, już pierwsze osoby próbują się z nami połączyć. Numer zaczynający się na 7. Słuchamy. Zasady są znane? Halo, halo. Jaka skrzyneczka? Skrzyneczka numer 1, 2 czy 3? 2. Jaki kluczyk? Fioletowy. Jaki? Fioletowy. Rozłączyło. Rozłączyło kierownika. Wyrównujemy Karoli czas, drogi czacie. No, o, ciężko będzie, ciężko będzie dorównać. No ja wygrywam, drodzy Państwo. Także... Agata! Jeśli robię prezenty, to dla Karoliny. Co? Dziękuję, Agata! No i Agata na top 1 u Karolinki ląduje. Dziękuję! Czy jednak znalazła się osoba, która uratowała Karolinkę? I co, cieszysz się z tego bardzo powodu? Bardzo się cieszę. No, Karolinka w takim razie uratowana. Jeszcze chwileczkę z nami zostanie. Zobaczymy, co w ogóle będziemy robić po naszych prezentach. Chata Typolika, witam Państwa. Dzięki za pyśnia, Mareczku. Życzę wam powodzenia, bo mi się dzisiaj udało. Co ale ja udało? Was nie słyszałem, no... Życie. Ktoś robi rajda, R-Koma. Kto to jest R-Koma? Nie wiem, kto to jest R-Koma. Ale zobaczysz, ciekawości. R-Koma.
Nie, Erkoma nie ma żaden live'a. No to coś mi się pomyliło. W takim razie koleżanka albo kolega, koleżanka była przed chwilą, niestety się rozłączyła. No cóż, no cóż, niestety. Także odbieramy kolejne połączenie od numeru zaczynającego się na 6. Cześć Tomaszu. Halo, halo. Halo. Cześć Tomek. Halo. Halo, no jestem. Tomek? Nie Tomek. A jak masz na imię? Wiktoria. Przez telefon inny jest głos, dobra. Która skrzyneczka będzie dla ciebie, Wiktoria? Która skrzyneczka? Dwa. Skrzyneczka numer dwa, ponownie. Mam nadzieję, że wymieszałaś. No. Wymieszane skrzyneczki. Tak. Który kluczyk w takim razie? Po tej dziewczynie nie, co się rozłączyło, no ale... Jaki? Różowy kluczyk. Różowy kluczyk w takim razie. Otwieramy... Aha, to tamta. Tak, to jest druga skrzyneczka, mam nadzieję. Ja już wiem, czy udało ci się zwyciężyć. Zobaczę sobie. Także przekręcamy. No i niestety... Nie jest to ten kluczyk. No i niestety w żaden sposób nie da się przekręcić. Także dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy ci bardzo. W takim razie dzwonimy do... Znaczy, kolejny, odbieramy połączenie od kolejnej osoby. Witamy ciebie. Dziękuję ci bardzo. Przegłos za duży. Bierzemy kolejną osobę. Halo. Witamy. Halo, halo. Wymieszaj skrzyneczki. Czy zasady wszystkie są znane? Dobra, nie odzywa się tutaj osoba. Odbieramy w takim razie kolejne połączenie. Witamy. Halo, halo. Witamy. Jaka skrzyneczka by cię interesowała? Jedynka, dwójka czy trójka? Jaki numer? Jedynka, dwójka czy trójka? Trójka. Trójka, jeszcze. Czyli jest skrzyneczka na samym dole. A jak w ogóle masz na imię? Pochwaliście? Martyna. Martyna. Kurczę, same dziewczyny. Tak, same dziewczyny dzisiaj. A jaki kolor klucza? Do wyboru fioletowy, różowy i zielony, przypomnę. Różowy. Różowy. Dobra, w takim razie różowy kluczyk do skrzynki numer 3. Nie rozłączajcie się, drodzy Państwo. Sprawdzamy to? No nie, no, rozłączyła się tutaj koleżanka niestety. Halo, halo, witamy. Halo. Kolejny numer. Hej. Cześć. Jak ci na imię? Piękne. Laura. Klara? Tak. Klara, to tak jak nasz kot kiedyś. Klara. Klara, fajne imię, fajne imię. Może nie przedłużajmy. Powiedz nam, która skrzyneczka by cię interesowała? Jeden. Pierwsza skrzyneczka, także skrzyneczka z samej góry. Różowy, fioletowy, zielony? Różowy. Różowy. Różowy kluczyk do skrzyneczki numer jeden. Bardzo. Ja już wiem, czy udało ci się zwyciężyć, ale ty jeszcze nie wiesz i widzowie też nie wiedzą. No i słuchaj, ani w jedną, ani w drugą stronę. Także dziękujemy ci bardzo, Klara. Kolejna osoba. Numer halo? Nie działa, bo jest zajęty. Prawdopodobnie. No. Witamy. Jak ci na imię, przybyszu z odległej krainy? Weź ten, wymieszaj. Jak masz na imię? No niestety. Kolejne połączenie w takim razie sobie odbieramy. Cześć, jak masz na imię? Jak masz na imię? Max. Super, super imię, ale powiedz nam, która skrzyneczka? Max, ale którą skrzyneczkę jesteś zainteresowany? Drugą. O Jezu, prawie mi spadły. Drugą. A jaki kluczek do tej skrzynki? Kolor? Róż, fiolet, zieleń. Zielony. Zielony klucz do skrzynki numer 2. W takim razie ja już wiem, czy udało ci się zwyciężyć za... Zielony. Jest zielony, zgadza się. Zielony do skrzyneczki twojej. Przekręcamy. Przekręcił się, także... Konfetti?
To nie ja pakowałem. Ale słuchaj, to nie wszystko. Masz 70 zł na Steama. Jesteś graczem? Halo, Max. Dobra, w każdym razie Max, tak. Jesteś graczem, także dostajesz 20 zł na Spotify'u, bo większych kart nie mogłem dorwać, ale 20 zł i 70 na Steamie. Także jak jesteś graczem, to ci się przyda i oczywiście nasze konfetti. Ale co? Nie, no chyba wysłać. To konfetti do wystrzelenia, czy do wysłania było? Do wysłania. Do wystrzelenia? Czemu Olej skończył live'a? Bo on ma tam problemy, ale nie, no może nas odwiedzi później. Wyślemy mu. Chcesz wystrzelić ci na live'ie, czy wysłać konfetti? Będzie miał pamiątkowe takie od nas. Tak. Ale którą opcję? Wystrzelić czy wysłać? On słucha ze streama. Wystrzelić, także dla ciebie konfetti specjalnie i 90 zł w nagrodach, także w sumie nie musisz mi wysyłać adresu do wysyłki, chociaż nie wiem. Dobra, może dla bezpieczeństwa ja ci to wyślę, bo jeśli pożadasz już Steam, bo to jest jakiś kod do zdrapania. Na wszelki wypadek napisz mi adres do wysyłki, a jak nie, no to ja ci zdrapię ten kod i po prostu ci go wyślę SMS-em, słuchaj, dobra? Także wyślij mi adres do wysyłki, a ja sobie tutaj już twój numer zapiszę, także żebym wiedział, ten oto tutaj kolega. Wysłał te dwie karty. I to. Także dziękujemy ci bardzo, mam nadzieję, że jesteś zadowolony z nagrody. Konfetti dla ciebie zostało wystrzelone i... Życzymy wszystkiego dobrego. To cześć, pani kolego. Koniecznie wyślij mi na miarę na siebie. No i znowu nam się tutaj konfetti porobiło. No, to konfetti tak się ciężko sprząta. My dosłownie każdego dnia poświęcamy ile czasu? No, 2 godziny przynajmniej. Dwie godziny poświęcamy na... na konfetti. Dobra, także co? Robimy w takim razie kolejne odliczanie, drodzy Państwo, aczkolwiek nie wiem, czy uda mi się zorganizować kolejną właśnie tutaj kolejne prezenty, bo zostało 20... Malutko czasu strasznie. Nie, one miały być co godzinę. Co godzinę miały być prezenty. Może później ewentualnie będziemy skracać ten czas, ale na ten moment jest to jedna godzina, także drodzy Państwo, za godzinę. Nie wiem, czy się uda, zobaczymy. Jak to będzie? Także drodzy Państwo, robimy ankietę czy nie robimy, Karolina? No chyba robimy, czy co? Ja bym może przeszedł na jakąś grę komputerową. Komputerową? Może na sam koniec, dla Karolinki, specjalnie Among Us. Chyba, że znajdzie się tutaj jakiś przedłużacz dla Ciebie, jak myślisz? No nie wiem, no. Dzisiaj tak jakoś słabiutko, no. No, dzisiaj... Dzisiaj u Karoliny nie ma żadnych przedłużaczy. Agata, Mini, Aqua, komputera. No tak, ale no i tak, Karolina, byłaś z nami dosyć długo. Cóż wie, wszystko się może zdarzyć. Ale ja się cieszę mimo wszystko, że wygrywam. No wygrywam. To zawsze wygrywam. I to nieźle z Karolinką wygrywam, także ja się cieszę jak najbardziej, drodzy Państwo. W takim razie zrobimy teraz coś niezwykłego. Wszędzie konfetti. O kurczę, nawet we włosach mam, ile tak. Ja mam tego konfetti. Te konfetti to jest tragedia. Dobra, w takim razie ja tutaj robię konfetti. No, ty to wymyśliłeś? Nie wiem. Tyle sprzątania. Ktoś na pewno wymyślił. Nie, od cholery mamy tego sprzątania. To mi specjalnie chyba zrobiłeś. Są takie dni, kiedy naprawdę od nas wychodzi tutaj z domu kilka worków tego konfetti po prostu. Aqua Kobutera. Kolejny live'ik na IG z wężami. Dziękuję bardzo, Aqua Kobutera. Chętnie zobaczę. Jak węże, to chętnie zobaczę. Co ty tam masz ciekawego dokładnie. Węże są takie najlepsze do oglądania. Tak, ja też najbardziej lubię węże. Bo resztę to ja się boję. Jak
jakieś skorpiony i takie rzeczy, to jak patrzyłam na swojego Instagrama, to to jest przerażające aż. Ale no też imponujące w pewien sposób. Drodzy Państwo, w takim razie wrzucam Wam ankietę. Decydujcie, co możemy sobie zrobić przez te ostatnie chwile live'a Karolinki. Drodzy Państwo. Dałeś te dylematy jednak? Tak, tak. No zrobiliśmy sobie dylematy na omeglach, ale może sobie razem wspólnie tutaj zagramy w dylematy, bo nie graliśmy, no, ta gra w pewnym sensie ma sens. No ma. Może być ciekawie. Geluś, czemu Olejnik, ta stara, jest u ciebie? Nie, Olejnik jest młody właśnie, słuchaj. No właśnie jest młody. Olejnik jest młody. A w ogóle co u Gelusia się dzieje? Bo ja nie sprawdzałem, tak coś. Śledzę to. A Olejnik się zawsze na mnie wkurza, jak ja patrzę na tego Gelusia. Gelus. Nie, on nic tutaj nie robi. On nic nie robi. Nie, on nie ma live'a teraz. Nie, drama się skończyła. Dobra, drodzy Państwo, macie ankietę i możecie zagłosować. Możecie zagłosować w tej ankiecie, co robimy dalej. Myślę, że nasze propozycje są ciekawe, ale to Wy decydujecie i zadecydowaliście właśnie... Na co? Na dylematy plus 18. Jeszcze dla pewności odświeżę i dylematy plus 18 zdecydowanie wygrywają. Także mamy chyba od razu je tutaj obok przygotowane i muszę ukryć tą naszą reklamę. Tu jest giera. Trzymaj. Jest giera? Jest giera. Jest giera. W takim razie nasze dylematy plus 18. Te najtrudniejsze bierzesz. No tak, te są najlepsze. No co mamy się oszczędzać? To są ciężkie. Ja sobie cały czas teraz na czat spoglądam, bo odkryłem taką metodę, słuchajcie, że mogę sobie na monitorze... ustawić czat, tylko że ja mam daleko i nie widzę. Na monitorze mogę sobie czat ustawić, także... Geluś skończył, a robił chyba, Geluś tak? Geluś skończył. W ogóle taka kwestia, czy godzina jest odpowiednia na dylematy, takie plus 18, bo to jest mocna gra. Jest ta trzecia jest. No to trzeba zobaczyć, jak będzie jakieś za grube, chyba to okej. Drodzy Państwo, także ja uprzedzam. Naruto from Boruto, Beka. A z czego Beka? Baka. A Baka? To nie Beka. Ale dziękuję za Danicika. Dziękuję. Dobra, ja zmienił wersję dylematu. Co? Musimy, słuchaj Karolina, wybrać odpowiedź. Ja czytam sobie pytanie i w telefonie zaznaczam odpowiedź A albo B. I to co zaznaczę, to ty musisz się z tym zgodzić, nie? No dobra. Także pierwsze pytanie. No to tam są takie karty. No właśnie. Jak zgadniesz, to punkt do ciebie. A jak nie zgadniesz, to punkt do mnie. Także dobra. Tego mi brakowało w tych dylematach. No to są tak, to jest taka wersja. Jest? No, masz. No tak. Chcesz... To masz tu punkty nawet i masz te... czekaj, że to jest... O! B! Ja o, też biorę to daj B. Mi to. No to B jest i A masz i ja też mam A. I wtedy musimy pokazywać. No dobra. No masz to. No dobra, to w takim razie elegancko w takim razie. A to wtedy kto dostaje punkt? Aha, jak ja się zgodzę z tobą, to wtedy ja dostaję. Dobra, Karolina, nie przedłużamy, bo 3 ale minuty kto, zostały. Ale kto kiedy dostaje punkt? Bo ja nie wiem. Jak ja zaznaczę na przykład... Ja zaznaczam A. I zaznaczam A sobie i jak ty powiesz, że A, no to masz punkta, a jak nie, to ja mam punkta. No dobra. Geruś skończył, bo wywalili bezpieczni. Dobra, masz maszynę czasu. No. Co się dziwnego działo, myślałem. Masz maszynę czasu, która zasilana... A nie, to już było. To już było wczoraj, Karolina, pamiętam to pytanie. Dobra, przejechałeś psa ślepej dziewczyny. Zatrzymujesz się, by przeprosić, ale ona bierze cię za postronnego świadka, a nie potwora, który przejechał jej psa. LJD Guy Dyski, macie donate'a, wbijać na Insta, oznacz mnie, no to jak to pozdrawiam bardzo serdecznie ciebie, tak Wiktor Kruszyna. Dziękuję ci ślicznie. Kruszyna podobny do Kruszwil. Także serdeczne pozdrowienia dziękuję dla ciebie. Miło, że wysyłasz do Necika. No i przedłużasz się z nas i gramy w takim razie dłużej. Dobra, Karolinka, słuchaj, przyjechałaś psa ślepej dziewczyny, ale ta dziewczynka, ta ślepa dziewczynka myśli, że tylko jesteś... Aqua komputera, lecę, trzymajcie się, dziękuję! Trzymajcie się, uśmiechnięta buźka. Jeszcze chwilkę zostało. Aqua komputera.
niezłe przedłużenie, niezłe zagranie Aquacubutera. Czekamy na live'a, na którym zobaczymy węże. Śledzimy na bieżąco twojego Instagrama, w końcu mamy follow'a od ciebie zostawionego, przynajmniej ja. Dobra, w takim razie, no... Matt, czy Big Jack ma normalnego... Nie, nigdy nie widziałem. Czemu się mnie o takie rzeczy pytasz? Jego się spytaj, słuchaj. A nigdy się jakoś nie chciał chwalić, także nie powiem. No nie, sprawdź w internecie. Przyjechałaś psa ślepej dziewczyny. I ta dziewczynka, jako że jest ślepa, to nie widziała tego i ona myśli, że ty tylko byłeś świadkiem. I sobie z nią rozmawiasz i nagle czujecie do siebie niezwykle silną chemię. Zaprasza cię do siebie na, jak łatwo się domyślić, gorący i pełen pasji seks. Zengier 11. Pozdrowisz Anetę Stuchlina. Pozdrawiam serdecznie Anetę Stuchlina i dzięki za zaproszenie na TikToka. Ciebie też pozdrawiamy. No dobra, dziewczynka mnie zaprosiła. No i no to w sumie w przypadku chłopak. Przyjechałeś chłopak no, komuś z tego psa. No i no, jest super i idziecie się ten. Dobra. Czy A wkładasz prezerwatywę, czy B prezerwatywy są dla mięczaków? Co ma do tego pies? Co ma do tego. To. Co? Co no, do tego miał pies? No widzisz, Karolinka, ja w takim razie zaznaczam moją odpowiedź. No dobra, to ja zaznaczam, co ty byś dał, tak? Nie. No co ty byś dał? Nie, ja zaznaczam, co ty dajesz. A to skąd ja mam wiedzieć, co ja tak? Dobra, tutaj jest jak moja odpowiedź. Jak ja mam włożyć... Jemu? No... Czy sobie, na kurczę? Przykład. Natalii! Dzięki, Natalii! Thompson, to znowu ja. Karolinka, pomachasz mi? Pomachasz Thompsonowi? Pomacham! Dobra, także Karolinka, zaznacz swoją odpowiedź. No ja nie wiem, no. Ja nie jestem faceta tym, jak ją wkładać. No nie wiem, Karolinka, odpowiadasz czy nie? Ale ja nie mam jak włożyć. Karolinka, nie interesuje mnie to, tak? Nie odpowiedzi, no. Nie, Karolina, takie jest pytanie. Nie wiem, daję losowo, bo nie wiem, niszczysz grę całą, nie? Ale nie wiem, co chodzi, dobra, niech będzie to, no. Dobra, czy teraz odpowiedź się zgadza? Nie zakładasz, Karolina, prezerwatywy. Czyli w takim razie punkcik leci dla ciebie. Chociaż w sumie... No Karolinka nie lubi się zabezpieczać, słuchajcie, teraz państwa na to wychodzi. Ja jestem na zawsze zabezpieczona. Przegapiliśmy jakiegoś donata? Nie, nie przegapiliśmy. Nie, tylko ja nie potrzebuję takiego zabezpieczenia. Dobra. W takim razie teraz ty czytasz mi pytanie. Ja tak sobie czytam czat. No, dziwna gra. To dziwna jest, gra. No ale to jest bez sensu. Szczególnie, że ja babą jestem. To było takie do faceta pytanie. No, mocne te pytania są. Mocne te pytania są. To jest to było już. Nie wiem, dlaczego mi się to samo trafiło. To też już było. Co my, aż tyle mieliśmy, czy po prostu ja trafiam na jakąś... Trafisz po prostu na te, które były już, Karolina. Jesteś Nadalka, najbliżej... Iga prosi pozdrowienia dla Igi. Pozdrawiamy Oli, Iga, i Fryta. Ola i Frytek. Fryta. Pozdrawiamy w takim razie Igę, Olę i Frytka. Bardzo serdeczne pozdrowienia od nas, Nadalka, ale już wielokrotnie chyba pozdrawialiśmy, ale... O jeden raz więcej nigdy nie zaszkodzi, drodzy jesteście państwo. Jesteście na imprezie swingersów, a osoba po twojej prawej ma żrzączkę. Kocham was, macie 5 złotych. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, Dawid, miło z twojej strony. Po raz kolejny już jesteś u nas na live. Dobrze, ciebie już pamiętam. Dawid z małych i jest Dawid z dużych. Ciekawe, czy Dawid z dużych nas ogląda. Dobra, w takim razie, czy ty, Karolinka? Jesteście na imprezie swingersów, a osoba po twojej prawej ma żrzączkę. Mówisz o tym wszystkim, na przykład za pomocą gry karcianej? Nie mówisz nikomu, bo jest nieatrakcyjna i pewnie i tak nie załapie się na żadne łóżkowe igraszki. To zobacz proste. No tak, dobra, to w takim razie ja zaznaczam sobie, jaką ja bym dał odpowiedź, to jest moja odpowiedź. No to jest. Tak? Zgadzają się? Dwa razy A. No, no co mi to za różnicę generalnie robi, drodzy państwo. Także dwa punkciki ma Karolina. Dla ciebie drugi punkt. A, to jest dla mnie. Tak. Dobra. Karolince zostały jeszcze 2 minuty. Ile jeszcze tych pytań robimy? Nie wiem.
Siema Karolina, jesteś bardzo piękna. Pierwszy raz widzę tak piękną dziewczynę, kocham cię. Dziękuję, a...